Czy to żyje? Powinno żyć. Się tu upewnia? Nie, no widać, że dźwięk leci. Bo z jakiegoś powodu mi nie wyłapywało. Kwestie organizacyjne powiedzmy, że ogarnięte. Teraz gdzie ja chcę iść? Gdzie ja chcę iść? That's a pretty good question. Wiem, że na pewno w Severing Coast mam trochę niepozwiedzane i chciałbym to naprawić, miałem możliwości. O, nie jestem pewien, gdzie dokładnie muszę się udać, bo to by poza mnie dość duża lokacja. I dlatego nie jestem pewien. Czy ja tu na dół muszę zejść? Czy ja tędy muszę iść na przykład? Da się sprawdzić, I guess. Czas Hidden Grave. Nie było mnie tu. Czyli raczej chciałem tu być w takim razie. Nie było mnie tu Asin przy moim pierwszym przejściu nawet, także nic nie wiem o tej lokacji. Będzie fajnie. Asin, kłamstwa save masz, żeby nie mówić sobie, że będzie źle. Nie, daj spokój, kiedy ostatni raz zwiedzanie nowej lokacji źle się skończyło. Oho. O tym koledze słyszałem trochę. Nie podoba mi się, że go to widzę. A, tam uciekł, okej. Hello. Ja? O Boże, o Boże, o Boże. Opie bandyto, cóż żeś uczynił? Błagam, powiedz się, że on tylko jednego może przywołać. Cześć, Sylwia. Au. Jebane rewenanty. On chyba może ich więcej przeważ? Nie, on tylko w kosmos zasuwa. This is fine. Tak długo jak nie będzie dalej przywoływał. Gdzie uciekasz? Gdzie żeś uciekł? Gdzie on mi uciekł? Fajnie było widzieć, gdzie się podział. I czemu pewnie gdzieś na górze? Ale winning, chciałbym wygrywać. Póki co jestem na etapie nieprzegrywania, to nie do końca jest tym, co chciałbym osiągnąć. Aha. Więcej szkieletów? Proszę nie. A, czy ja mogę ripostować? Nie. This is fine. Poszło lepiej niż się bałem, że pójdzie. Biorąc pod uwagę, że zostało przywołane. Jas cookbook. Boję się zapytać, co mogę z takiej książki kładki sobie ogarnąć. Czy to coś stawało? Aż kiedy to stają. Ten jest falszy. Niż ten poprzedni, to na pewno. I dużo bardziej wytrzymał, jeżeli chodzi o poise. Przestań. Ała, Jesus. Nie rób mi tak. Nie rób mi takich niedobrych rzeczy. Bo
Bong. To jeszcze go zrobić trzeba. Co by mi krzywdy nie zrobił pośmiertnie? Jak to nie umarli mają zwyczaju? Czasami żałuję, że nie wziąłem swojego faith buildu tutaj, bo mam wrażenie, że jest dużo rzeczy, gdzie faith by mi pomagało. Na przykład to, że mógłbym zabijać nieumarłych permanentnie za pierwszym razem, a nie dopiero ich dobijać. Ale build magiczny też się zdarza, więc nie będę jakby specjalnie narzekał. To wszystko co żyjące też była pewne. Cześć, Fight. O Boże. On nie zejdzie Achita. Ach, na szczęście parę podków mam, więc mogę sobie pozwolić, żeby je podobijać. Właśnie sobie wyobraziłem, co było, jakby ten wielki ptasiak też był żywym przeciwnikiem. Nie chciałbym, żeby tak było. Thanks of Spectre Light. To chyba to, czego ptaki używają. Nie to, ale wiem, że przynajmniej w jednym miejscu te ptasze to mają. To weź to na... Powiem tak, ja nie będę wnikał w twoje pragnienia, chęci, jak zwał, tak zwał. Możesz mieć jakie chcesz. I to absolutnie nie przeszkadza. Kiedy Mesmer X Orochimaru fanfiki? Orochimaru wychodzący z oka Mesmera, oj tak, tak. Cykl głupie pomysł na kraju, nikt poza mną by nie wpadł. Coś do mnie strzela. Ogólnie mam wrażenie, że tu trochę rzeczy wychodzi. Ach. No nie jestem twardy, dobra. Już szybałem. Śmieję się trochę odnośnie tej lokacji, w której teraz jestem, bo mam wrażenie, że dosłownie każdy, kogo widziałem, jakby, o kim słyszałem, jakby, że ten, że był w tej lokacji za pierwszym razem i to dość szybko, a ja musiałem gdzieś się odnaleźć. Cześć, jaki pik lokacja? Czemu uważasz, że to pik lokacja? Boję się zapytać, bo jestem tu pierwszy raz i nie wiem. Czy to jest Scarlet? Nie, to nie jest Scarlet. Au. Au. Masz liczne kwiatki? Wolę tą niebieską część tej lokacji, że tak to ujmę. Ale te czerwone też mogą być. W sensie uważam po prostu, że niebieska jest ładniejsza, a nie, że ta jest brzydka. O tak. Ale bisielców, które pewnie spadną, jak tylko podjadę. Tutaj jak spadnę, to umrę. Wolałbym nie umierać. To miejsce. No, Sunset bardzo lubi miejsce z ładnymi kwiatkami. Nie ma w tym sensie nic złego. Posłuchałem pracy 10 filmików Olor. I już... Już odpalasz DLC-ka, jak rozumiem. DLC-k bardzo intensywnie cię kupił. Czy to jest Festival Behind? What do you mean behind? Czy to jest to miejsce, w którym ja trafiłem na tego? Na Tibia Marinera? Na tybijskiego zadymiarza? Chyba tak. Bo nie, co innego miałabyś tej behind? Od
początku z konceptu zabrać choroby do fajnej animacji w ojcowniku w postaci ACAC. I mean, ja osobiście jestem zdania, że ten DLC jest naprawdę dobry. Teraz my did nothing wrong. Ale nie powiem, że nie zrobił nic złego. Ciężko byłoby mi powiedzieć, że Mesmer nie zrobił nic złego, biorąc pod uwagę, co robił. I nie jestem pewien, czy on tylko wykonywał rozkazy, jest argumentem, który powinniśmy stawiać. Biorąc pod uwagę, że podobne argumenty były też stawiane w prawdziwym życiu. Na obronę pewnych ludzi. O. Ale powinno być jeszcze więcej rzeczy i zastanawiam się, gdzie ja je pomijam. Został wykorzystany przez mam się, to akurat prawda, z tym się zgadzam. I z tym się absolutnie nie ma co kłócić. Ale jednocześnie nie jestem pewien, czy to usprawiedliwia jego czyny. Znaczy domyślam się, że w tym wypadku wchodzi argument, że jest hodludzielcem i to mu wszystko wybacza. I z tym nie jestem w stanie dyskutować. Ale wiecie, o co chodzi. A, wydaje mi się, że ja tam mogę pojechać, tam jeszcze nie byłem. Ładny, więc nie chcę go narysować i zrobić. Jest to jakiś plan, podejrzewam, że popyt na Mesmera będzie. Zarówno taki ten, zarówno pośród fanów po prostu Elden Ringa, jak i wśród fanów postaci. Nie podoba mi się połączenie Stake'a i tego. I Grace'a obok siebie. Bo to zazwyczaj źle wróży. Fajn, popijemy się. Ile tutaj jest tych szydeł? Trochę dużo. Znaczy no wiadomo, że ja też nie będę oceniał, co kto uważa za hot, tak? No, są różne preferencje i tak dalej. Nie jest to coś, co moim zdaniem trzeba oceniać tak długo, jak jest to w granicach prawa, tak? Wiadomo, że jeżeli ktoś mi powie, że kręcą mnie dziewczynki z przedszkola, to powiem mu, że coś jest jednak z tobą nie tak, kolego. No ale to raczej nie jest ten poziom. Śliczny schemat kolorków? Ogólnie bym powiedział, że tenże. O Boże, o kurwa. O Boże, o kurwa! Przynajmniej Roxling dużo zadaje po łbie. Chciałbym, żeby to był tylko płonący ptasier. Okej. Okay. Pierwszy stagger. Kurwa, dzięki Bogu za Roxlinga. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że mam Roxlinga. Chyba to mi za daleko stoję. Bo skałki nie trafiają. Jak już mówiłem, za daleko stoję, jak ono odchodzi. Muszę podbiec. Tak, tak, to jest przeciwnik, że ten z podstawki wyciągnięty. Zresztą ogólnie w DLC-ku sporo jest przeciwników, których można wyciągnąć, że sens podstawki nie zmienił się absolutnie wcale. Jest jedno miejsce, w którym jest chyba jakiś dwóch tych sentineli też. Au, au, au. Już myślałem, że popełniam błąd. Nie, no tak wiadomo, że... Nie wiem, ja osobiście jestem zdania, że fikcję trzeba w 100% rozróżniać od rzeczywistości. I to, że... Tak samo, nie wiem, ja osobiście jestem zdania, że w ten sposób należy rozróżniać dzieło od autora. Że nawet jeżeli ktoś pisze coś, to ani poglądy autora nie powinny mieć wpływ na dzieło, ani to sensowne dzieło nie powinno mieć wpływ na autora.
A mam wrażenie, że ostatnimi czasy jest z tym bardzo na bakier. I nie wiem, sam osobiście nie jestem w stanie tego zrozumieć. Jeżeli ktoś mówi sensem, to czy jest ludobójcą, czy świętym, nie powinno wpływać na to jakkolwiek. Tak, nawet. Podoba mi się. Przestań, myślałem, że jeszcze jednego słyszę. Byłbym niepotrzebny. Lokacja jest dość duża i otwarta, czyli absolutne przeciwieństwo tego, co lubię do zwiedzania. Wiem, że w takim razie, że mogę w Open World i w ogóle, ale ten. Zawsze mam problem z ogarnięciem, gdzie ja już byłem, gdzie ja jeszcze nie byłem w takiej sytuacji. I to jest dla mnie problem. Dlatego się boję, że znowu się skończy na tym samym, że pogubi się kompletnie w pewnym momencie. Widzę już na pewno, że będę musiał bramkę zmienić teraz. No chodź na górę, chodź, fajnie będzie. No dobra, to ja zajdę do ciebie, jak jest. Cześć, Patku, witam, witam. On jest dość daleko, ale zaraz będziemy koło niego, więc tylko się z ptaszydłami jeszcze położę na chwilę. Teraz ładnie się schował. A tam coś jest. Wezmę już założę może tego miecz balansu i zabawy, bo będę go potrzebował na kolegę tam na górze. No chyba po drodze już nic innego mi się tutaj nie grozi. Co ty robisz? Aż, strasz fireballami na każdą możliwą stronę. Rozumiem. Au. Daj mi się. O mój Boże. Jemu się nie można na nogę blokować. No. No. Okej. Okay. Na szczęście słyszałem trochę o tym koledze. I wiem, co z nim trzeba zrobić, tylko. O Boże, ja nie mogę teraz w item crafting wejść. A nie jak szybko się zdraguje. Bo ja muszę wykraftować rzeczy w takim razie. O Boże, to sięga dużo dalej niż myślałem! Czy on zdejmie kiedykolwiek agro, czy ja już teraz jestem przeklęty i nic nie zrobię? On już chyba mi nie da spokoju. Bo ja potrzebuję. O Boże! Nie myślałem, że to aż tak daleko sięga. O, dobra, item crafting. Potrzebuję parę tych garnków wykraftować. Najgorsze jest to, że mam dość mało jako tako tych. Mam dość mało tych dużych garnków. Przez co nie jestem pewien, czy mi ich wystarczy, czy nie będę musiał tak odjeżdżać 2 czy 3 razy. Bo generalnie o to chodzi, to że trzeba tutaj podejść i mu wrzucać garnki do środka. Nie robiąc tego tak, jak ja to zrobiłem. Mam wrażenie, że właśnie opatrzmanowałem, by the way. 5 bili na ostatnią godzinę za każdym jebanym razem, co? Błagam mnie, że sobie po raz kolejny. E,
czy temu Zibowi, na koniec kiedyś skończy się stamina. Jeżeli masz na myśli Gajusa, to Apso kurwa lutnie. Gajus to skurwysyn matki natury. To jedyne, co ci mogę powiedzieć. A, potestant. Wiesz co, ja mam wrażenie, może masz ten sam problem co ja, że on czasami sprawia wrażenie, że jeszcze robi combo, a już go nie robi. Ja się przynajmniej na tym bardzo dużo łapałem, że on często trzyma broń w górze, tak jakby chciał atakować, a nie atakuje. Nie zdziwię się, jeżeli się na to łapie, że... Jebał go pies. Ja nie wiem, z potestynajtym nie miałem jakichś bardzo dużych problemów. Mam za to problem z tym, że ten kolega ten nie chce mi się wykastować z banów. Przestań! Safety, safety. There be hope, safety but despair. Doskonale. Nie, nie, jeśli mówię o Potestat Knightie. Tym, co Sevik go no, określa mianem drugiego Orphan of Course. Czy dasz mi spokój? Nie. Nie wiem, czy nie przyjść tutaj, jak będę miał więcej tych. Jak będę miał więcej. Edwanów. Szczerze mówiąc. Bo na chwilę obecną to wygląda kompletnie bez sensu, szczerze mówiąc. Zresztą nie wiem, czy mi dwa logo wystarczą, żeby go pobić. Tylko im wstaje wszystkie sposoby. No do min. O Boże. Czy ja nie wsadziłem? Nie. This is fine. This is fine. This is fine. Nie, nie odczuwam, żeby akurat ze wszystkich bossów po Potestant Knight mam wrażenie, że ma dość czytelne okienka. Jeżeli już ogarniesz to, na co ja narzekałem, czyli to, że on często trzyma ten broń w górze, kiedy potem nic nie robi, jeżeli to ogarniesz, to wydaje mi się, że on ma w miarę czytelne okienka. Zdaję sobie sprawę, jak to brzmi, że nie jest to absolutnie ani trochę oczywiste, ale jednocześnie... Boże! Ale jednocześnie, ale tak to działa. Grałem ci jedną w gierkę w stylu Sekiro w anime R-Stylu. Opowiedz mi o tym. Czy większość bossów tak wygląda w DLC-ku? Wydaje mi się osobiście, że to jest kwestia przestawienia się odrobinę. Bo ludzie czekają, aż boss wykona całe swoje combo. I wtedy próbują mu wklepać hita. Co tutaj niekoniecznie działa. Że bardziej trzeba szukać okienek w trakcie kombosów, aniżeli pomiędzy pełnymi kombosami i przez to jest właśnie ten problem. Tu można zejść, ale jak tu zejdę, to wrócę do tego. Do Cerulean Coast. A nie chcę wracać do Cerulean Coast. Bo wiem, że mam tu jeszcze przynajmniej dungeon i bossa do pobicia i nie wiem gdzie. Co będzie mnie frustrować przez najbliższą chwilę? Nice speak. Nie przekona się mnie do Nice'ów, biorąc pod uwagę, jak Shane na to kurwił. O, patrz, to naprawił. Wiem, że miałem, widziałem, tylko właśnie wydawało mi się, że one schodzą do tego, do Cerulean Coast. I że dlatego nie powinienem tam być. Wiem, że tu jeszcze nie byłem. A tutaj jak nisko bym spadł? Nie aż tak.
Wiecie, Sekiro. Znaczy, to nie jest tak, że ja hejtę Sekiro. Nie mogę hejcić gry tylko za to, że mi w nią nie idzie. A do tego by się sprowadzało ten. Do tego by się sprowadzało moje, jak to określiłeś, kurwienie na Sekiro. Że tak naprawdę to wszystko jest takie. O, Sekiro złe, bo nie umiem w nie grać i mam przyzwyczajenia soulsów. Bardziej niż o, Sekiro złe, bo podejrzetelne argumenty. Kończą mi się embery Mesmera i chyba mi nie starczy na ten. Na rzucanie w tam tego przeciwnika. Więc chyba zbyt szybko do niego nie wrócę. I tak wiem, że powiedziałem embery Mesmera, proszę mnie nie bić. Mam też złobroń. Oddajcie mi 100% podwójne miecze. Dopiero swoje do Gilgut? Au. To karma? Czasami mam ochotę powiedzieć, że chciałbym zobaczyć jak ten kombo to jak on się. To kombo jest bardzo proste do unikania. Rolujesz do przodu jego ataki i ten, i konia na bok. Powtarzasz to 2 razy i całe kombo z głowy. Akurat to jest jedna z rzeczy, na które pod żadnym pozorem nie będę narzekał w tej walce. Mogę narzekać na inne, ale ten, ale na to nie. Jeżeli tak robisz i obrywasz, to zły timing masz na tym. Powiem tak, jeżeli koń ci trafia, to robisz coś bardzo źle. Jeżeli obrywasz od tych kręciołków, to musisz zmienić timing na rolu. Nie no, pierdolisz. Pierdolisz mnie teraz. To znaczy, że rolujesz jakoś po skosie, nie wiem. Nie zdarzyło mi się chyba, albo dosłownie jakiś raz mi się zdarzyło, że ten. Że koń mnie klipuje. Powinno poczytać jeszcze o Hiwie. O. Przysięgam pani władzo, kiedyś wymyślimy na to lekarstwo. Nie mogę znieść tego dźwięku, niepotrzebuję zbawienia. Proszę, zaprzestań. Dobra, gdzie tu się idzie? Nice. Pewnie na dół trzeba zejść. Albo i nie na dół? To pewnie ten klucz był mi potrzebny, żeby drzwi odblokować. Smacznej kawusi, Luna. Miłego dzionka, smacznej kawusi, czy jak tam szło? Nie wiem, co robić, tak? Musiałbym to zobaczyć, bo... Nie wiem, możesz sobie odpalić ten... Woda z mojego ostatniego streama i zobaczcie, jak ja to unikałem. Nie wiem, na ile by ci to pomogło, ale to jest jedyne, co ci mogę tak na szybko zasugerować. Bo wydaje mi się, że to, co ja mówiłem odnośnie unikania, powinno działać. Au. Jakby miałem sporo problemów z atakami w tej walce, ale ten jeden jedyny był taki, z którym nie miałem wielkich problemów. No i tego samo to jest tak denerwujące. Trochę znam uczuć. Ja taki problem miałem z Gejuszem i jego szarżą. O mój Boże.
że też za cholerę nie miałem pojęcia, co robię źle. Przy czym z tego co słyszałem, to ludzie też ten. Ludzie też mieli z tym problem, więc nie czułem się aż tak źle. Kończy mi się animacja dalej na redukcję obrażenia speedy. I mean, nie zakładam, że facolujesz, bo to by było bardzo mocno kwestionowalne. A jeżeli facolujesz, no to. Well. Nie, no nie możesz facolować. Nie, może inny timing na tym rolu? Au. Dajcie mi pojść na tym piątym ataku, plus. Nie, może później próbuję konia unikać, ej, no. Bo to brzmi, jakbyś go unikał po prostu. Albo go unikasz pod kątem jakoś dziwnie, albo go unikasz z timingiem. Przy czym timing na tym ataku akurat wydaje się bardzo wybaczalny, więc najprędzej bym obstawiał, że unikasz go jakoś pod tym kątem. Czemu ja dostałem obrażenie od tego? A bo lepszym pytaniem jest, od czego ja dostałem obrażenia? Jeden buff ahead. O, rzeczywiście. Zamknięty, wy kurwy. No dobrze. Call of Tibia. O tak, jesteśmy wzywani do grania fujowe MMO. O, czemu szkalujesz Tibię? Nie wolno szkalować Tibii, ne przemmo. Tibia to było fajne memo, jeżeli nie grało się w żadne inne memo. Wiem, że jest to dość spore wymaganie, ale. Op. Czy ja tutaj przyszedłem na jakiejś drugiej strony niż powinienem być? Chyba nie. Wiem, że tam coś jest. Nie, czy ja tam mogę wejść, czy ja tam nie mogę wejść? Ja w tych przyda się. Bo znaki zapytania się akurat stały in before ten atak, co on wysyłał ognie za ciebie i ich nie przeskoczyłeś. Ale spokojnie, też miałem parę takich momentów, zresztą, o Jezu, co ja się nakurwiłem na tego. Na jak on miał? Tego Inquisitora. Jorion miał. Co się na Joriego nakurwiłem na Simie, to niepojęte. Gdzie on raczej nie powinien być jakikolwiek problematyczny. No dobra. Gdzie ja powinienem iść z tym kluczem? That's a pretty good question. Nie 150 to zupełnie jest tylko... Studio? To jest literalny studio. Kiedy tracisz duszę, bo przeciwnik cię trafił? To sobie jest... I mean, okazja zawsze jest. Nie, no nie wmówisz mi, że masz 60 wigoru, normalny pancerz i jesteś zdejmowany na jedno combo, bez możliwości wyrolowania się. W tej chwili pierdolisz. Maszowałem i to jest problem. Nie można maszować się przeciwników, którzy się łapią na panicznych rolach.
Design, że przeciwnicy łapią na rolach. Powiem tak, jestem ekspertem w wyolbrzymianiu i widzę, kiedy ktoś wyolbrzymia. Albo to, albo we mnie pada, bo nie łapie cię inputu. Jest taka ładna kombinacja Windows G, która pozwala ci nagrywać ostatnie 30 sekund. Bardzo polecam. Zresztą ona generalnie chyba nagrywa nawet więcej niż 30 sekund, tylko ten. Tylko kwestia jest tego typu, że musisz to mieć włączone zawczasu. Więc ja zazwyczaj się łapię za pierwszym razem, że czegoś nie nagrywałem, a potem już mam to włączone i jest gotowe do działania. Nawet prawda funkcja nagrywania, to też jest całkiem miłe z ich strony. Coś tu jest na górze? Chyba nie. Czy coś tutaj jest? Beware of behind. What do I mean, beware of behind? Nie robcie mi takich rzeczy. Tam nic nie idzie. No necessary item ahead. No dobrze. A pozwiedzać tak mogę. Ahead. Ej, dosłownie. Przebrzydłe mięsko. Nie podoba mi się, ile mi jest tu, co zostało. Jest to liczba jednocyfrowa. To zdecydowanie bliższa celu niż dalsza. No head ahead, be wary of left. A, czy jestem przede? Czyli w prawo. A liczba na head. To jest debug. Czy to kolejne z tych wspaniałych miejsc? O Jezu. Chcieli mnie zbejcić! Właśnie wyławiałem jedną Honkasery, babę z całego podła przypinek. Ach ci cholerni gaciarze. Najgorszy sort. Zastanawiam się, czy to jakieś kolejne miejsce zabugowane. Tak jak tamta jedna jaskinia, którą kojarzę, ale co nie widzę. Fajny kolejny czarny. Agents of Warrior. Aha, czyli tu nie przejdziemy. Niepokoi mnie ta lokacja trochę. Bo nie wiem, gdzie mam iść dalej. Chyba ja stąd przyszedłem generalnie. Czyli tutaj tylko po talizman zszedłem? Chyba? Czyli muszę znaleźć drogę dalej. Najgorzej. Ew. No dobra, to gdzie dalej? Wszystkim najlepszym pytaniem, skąd ja właściwie przyszedłem? Mam wrażenie, że to jest dużo miejsc, w których jeszcze nie byłem. Albo w których byłem i nie mam ich ogarniętych. I teraz nie jestem pewien, czy idę do przodu, czy się cofam. Mogę to spać zawsze.
A, czyli tu się chyba do tych szczurów spada. Okej, to wiele wyjaśnia. Ja wszedłem tu od dupy strony tak zwanej. Niedobrze. Bo to oznacza, że nie wiem, gdzie iść dalej. goddammit. Dobra, przecinek kawa. Raczej rozumiem, że kawa nie jest dobra. No dobrze. Skoro musisz aż przecinek tam stawiać? Zresztą czy ja tu byłem? Ogólnie jest to tyle tych różnych przejść. Nie, no ja stąd przychodziłem, bo pamiętam, że wchodziłem po lewej, było to. To spróbujmy tutaj dalej przejść. Always Muscle City. Okej. Okay. Jest to jakiś tak zwany progres. Ja mam tylko dobrą kawę. Chciałbym, żeby to tak działało. Okej, okay, mamy steaka wejściowego. Więc mogę się wypierdalać ile wlezie. Lamenter. O, twardy jest. Gdzie ty jesteś, co ty robisz? Halo? O nie, to klony. Miałem już jednego bossa, który przywoływał mnóstwo klonów. I bardzo mi się to nie podobało. Okej, okay, to jest prawdziwe. Naruto. Wolałbym, żeby to nie był Naruto. Ja generalnie kojarzę, jaki jest gimmick tego bossa i coś czuję, że będzie mi dane go przedstawić. Sejgo Chai pobił za pierwszą próbą, doskonale. Ja chyba za mało stosów, żeby go pobił za pierwszą próbą. Niego A! Okej. Okay. Jego. O mój Boże. Znaczy najgorsze jest to, że ja pamiętam, że ja go też miałem szybko pobiłem na swoim pierwszym przejściu. Ach. Ten jest prawdziwy, jest na jeszcze dość dużych hapekach. Myślałem, że może go wybije z tego. Pojść. Jestem trochę martwy. Raczej. A nas? Ten jest prawdziwy. Kurwa! Nie! Nie w niego! Chciałem w klony. Tak. Generalnie gimmick tej walki jest taki, że jeżeli nie zabijemy mu klonów na czas, to on nakłada na nas debuffa. I jeżeli dobrze mi się wydaje, to 7 stacków debuffa nas zabija.
Czy Arginel płaczą? Tak. A o co chodzi? Smutne. Zapakałem się na śmierć. To przeciętna osoba oglądająca Konada w pigułce. A, ile was tu jeszcze? Tu jest dwóch. A i dobra, to nie jest prawdziwe. To teraz koniec tam minut, więc zaczekam. Miecze ma zaskakująco dobrego dipsa, PBH. Znaczy, to problem jest tego typu, że to są miecze z tego, z bossa konkretnie, i boss nie jest zbyt łatwy i przyjemny. Arguably jeden z trudniejszych bossów całego DLC-ka, ale to bardziej kwestia tego, w którym momencie DLC-ka niego trafiamy. Bardziej niż cokolwiek innego. Au. No. Okej, czyli nie dałem rady. Ach. Mam tylko jeden stack na razie, więc nie jest źle. Nie, to flaszkę wyknąłem, co chciałem. Trochę ich tu dużo. Tak. Jeszcze dwóch. A nie, już skoro. A nieważne. Trzeba go klepać. Au. Jeszcze jedna. Ja bym się bardzo upadł, to mógłbym spróbować go znaleźć teraz i dobić, ale chyba nie chcę ryzykować. Ach, to jest chyba ten, bo on taki najbardziej czerwony. Au, on chyba najbardziej czerwony jest. Jezu, on jest strasznie wytrzymały. Ja wiem, że nie zadaje praktycznie obrażeń w ogóle, ale. Ej, bez. Maska lamenciarza, zobaczę teraz, co ona robi. To wyjdę z lokacji. Czym jest Lamentus Mask i gdzie on jest? I before to jest talizman. Czy naprawdę jest talizman? Czy ja jestem ślepy? To chyba będzie talizman. Lamentus Mask, gdzie ty jesteś? Nie ukrywaj, jestem ślepy. Po co jestem ślepy? To jest sniffing talisman, to nie. Ale. Lamenter, Lamenter Mask. Ja wiedziałem, że on może po prostu zignorować te karakterki, tylko jakiś. Excuse me? Powiem tak, nie wiedziałem i chętnie bym to zobaczył. Bo nie zdziwię się, jeżeli to po prostu jakieś dwa hity na raz wciśnięte. Przedmiot kluczowy. Też nie.
To jest inkantacja? Nie, też nie. Znaczy inkantacja to raczej to by było. Czekajcie. To jest consumable item. Okej. Jesus! O tym bym nie pomyślał. Jedną mi kiedy miałem je na sobie i zdechłem. Trzeba było mieć więcej jednych wyobrażeń? Czy wręcz ma skrzydełka w Eldenringu? Nie wydaje mi się. Wiem, że nie jestem Luna, ale... Pewna sprawa, tak. Okej. Okay. To o wiele wyjaśnia. Dobra, teraz ja potrzebuję innej rzeczy. Boże, moja stamina. Czemu ja nie mam staminy? Potrzebuję znaleźć mało poprawnego politycznie bossa tutaj. Kraj nie wiem gdzie jest i muszę go odszukać. Bo wiem, że on jest tutaj, ale nie wiem gdzie dokładnie. To są te. Tu jest to badziewie. To są w tę stronę? Czy tutaj gdzieś? Powiem, że to jest jeszcze przynajmniej jeden boss, który nie jestem wspaniałym piecem. Teraz właśnie, gdzie on jest? Gdzie ty możesz być? Przyjacielu, łamane na przyjaciółko. Teraz kolejny aktywuje się moje wspaniałe. Nie umiem orientować się w terenie. Doskonale. Speed Drive, nice. Prawie to fajny typ broni. Moim skromnym zdaniem. Gdybym był jakimś buildem bardziej fizycznym, to może bym poprował. Tam chyba na razie nie chcę spadać. I chyba w ogóle nie będę chciał spadać. Ten pies ma tak wygląda design, jestem huge fan. Mówi, że jesteś wiatrakiem, który rozpala te płomienie. Aha. Chyba jestem taki zabawny dzisiaj. Jesus. Jak co dzień wiem. Tu jest Grace. Nie mogę, bo już nie mam tych. Nie mam mesmerowych pomyków. Teraz ja zapomniałem. Przynajmniej sobie usiądę i poziom wydam. Chcę znaleźć tutaj jednego bossa. Jednego bossa, który nie wiem gdzie jest. Gdzie mnie jeszcze nie było? To jest dobre pytanie. Tutaj w tę stronę można, bo roślinek nie kojarzę. Znaczy widać, że są tu roślinki, ale same roślinki mi inaczej wiele nie dadzą. Ja bym nie chciał żyć w tak niebezpiecznym miejscu osobiście, ale to kto woli? Słyszałem stojące szkielety. Nie chciałem słyszeć stojących szkieletów. No jest Grace, z którym dopiero sobie byliśmy. Chyba mogę sobie pozwolić na to, żeby go na razie olać. Gdzie jest Mariga? Mariga, gdzie jesteś? Podoba mi się, jak wszyscy znajdują ją bez problemów, a ja nie jestem w stanie. To jest moje życie w pigułce. Tam się to świeci. Przyjrzyj Discord. Za momencik, tylko znajdę jakieś względnie bezpieczne miejsce od przeciwników i strzelających laserami i roślinek. O Boże.
To chyba nie będzie to szybko w takim razie. Przestałem myślałem, że on może ten etap wyjść. Czy ja... O. Au. Painted of the Lost? Czy to jakieś kasowanie nawiązanie? Haha, bo wiecie, Lost Paintings, haha. Hahaha. Mój hitcher, I know that. Adopty fragment. Dobra, tutaj chyba jestem bezpieczny. Zobaczmy co Shin Mondego. O Jezu. Tak mi przykro, Shin. Miałem podobne doświadczenie, może niekoniecznie z nim, ale z którymś bossem na pewno. A może to z nim nawet? Z kimś innym chyba. Okej, okay, tutaj jest tą bardziej, nie? Tam jest kolega piec, do którego nie mam wystarczająco podku, żeby go ubić. Bez co nie opłaca mi się nawet w tamtą stronę iść. To nie odpowiada na moje najważniejsze pytanie. Where the fuck is Mariga? Kolega Piet coś daje. Nie wiem, czy kojarzysz te tiry, które są do tej specjalnej flaszki? Które dają tam jakieś specjalne właściwości? To z pieców właśnie one wypadają. Tutaj na dół na pewno nie będę spadał. Tutaj literalnie nic nie ma. Tutaj zeskoczę tą umrę. Powiem ci tak, że nie widziałem dzisiaj, jak jedna streamerka, którą oglądam, biła Baila jakieś, nie wiem, pół godziny może, a Zenalo się męczyła parę godzin. Gdzie teoretycznie Bale jest super bossem, także niewiele jest w stanie mnie zdziwić, jeżeli chodzi o to, jak sobie kto radzi z jakimś bossem. Tutaj wróciłem do dungeona. Nie chciałem wracać do dungeona. Czuję się sprowokowany. Czuję się bardzo mocno kurwa sprowokowane. Cześć jaki. A to, że pada, to potwierdzam, bo ja dzisiaj jak wyszedłem na te na jak wyszedłem na spacer, to byłem bardzo brutalnie przemoknięty. Dzięki, dzięki. Więc póki jesteś i piszesz, a nie tylko słuchasz. Czy do Marii się idzie z tej lokacji, czy z Cerulean Coast? Bo pokurwi mnie teraz. To nie odpowiada na moje pytanie! Cerulean Coast, okej. Okay. Już szybałem, że ja coś pierdolę w tej chwili. Ale na szczęście nie jest aż tak.
Bo najgorsze jest to, że wszedłem sobie na wiki i było tam podane, że ona jest w Shadow's Hidden Grave. I miałem takie, czemu ja jej kurwa znaleźć nie mogę? Czemu ja jej do chuja pana znaleźć nie mogę? Jeżeli to jest. Powiem szczerze, mam wrażenie, że Tisze sobie dużo gorzej radzi z DLC-kowymi bossami niż z tymi sprzed DLC-ka. I mo lepiej jest mieć jakiegoś, czy to Mimikyra, czy coś, co jest fizycznie tankowate, o tak powiem. Bo tutaj jest pole ataków, które mi obrywa, próbując ich unikać. Albo jak obrywa, to jest po prostu zbyt squishy, żeby je przeżywać. Jedno twojega. I ani jedno, ani drugie nie jest jakieś specjalnie dobre dla niej. Jestem tu. Gdzie jest ona? It's a good fucking question. O tak, tutaj bym się idealnie utopił, gdybym pojechał jeszcze parę kroków dalej. To już to combo, które on zaczyna skokiem. Zapytałbym, które, ale... Jeśli dostaniesz pierwszym hitem, to jest Stunlock. Powiem szczerze, nie kojarzę tego jako Stunlocka, ale... Może po prostu miałem jakiegoś zjebanego farta. Ogólnie nie kojarzę, bo sobie byli w stanie się jakoś bardzo stunlockować w tym DLC-ku. Prędzej coś na zasadzie, że jeżeli maszujesz, to oberwiesz, bo maszujesz. A nie tajmujesz wystarczająco dobrze. Kolejny skadocy fragment. Dużej ilości podziwiarzy naraz. Znaczy wiesz, możliwe, że masz rację i że ja coś źle kojarzę po prostu, bo też nie chcę się upierać przy swoim, że niby ten, że niby jest na pewno tak jak ja mówię, a tak chyba nie jest. Bonk. Ach. Dużo ich tu trochę. Tam widzę już królową Marigę. Mariga brzmi trochę jak takie typowe memiczne przekształcenie Marika, I swear. Gdyby ktoś mi powiedział Mariga, to bym pomyślał, że po prostu memuje. I chodzi mu o Amerykę. A ona też jest magiem. No dobrze, rozmawiajmy. A mój Boże, przeciwnik DLC-ka, który nie ma milionów HP. That's a new one. Dawaj im mieczywo. Ja zjadę cztery ponad. No generalnie ja zadaję trochę mniej, mam wrażenie. Ale też nie ma jakiejś wielkiej tragedii, zwłaszcza, że takich tutaj mogę się na przykład na dystans trzymać. Zastanawiam się, czy ja chcę używać tej broni, którą właśnie znalazłem. Mówię, że to jest katana, która nakłada bida i ma całkiem sympatyczne weaponet.
Przede wszystkim ta część, że to jest katana, która nakłada blida. Czekaj, gdzie ja mam katany? Starline Sword. A tu ma skalowanie z Inta i wymaga 23 dexa. Fuck! Ta część, kiedy się okazało, że to wymaga 23 dexa, już natychmiast psuje mi wszystkie plany. Bo musiałbym wydać przynajmniej 4... 3 punkty jeszcze i chodzi z tym hełmem, który mi zmniejsza te... który mi zmniejsza leczenie. To też jest mi mocno nie na rękę swoją drogą. Ja tak się zastanawiam. W sensie zastanawiam się, czy da się tu jakoś sensownie dostać. Jeżeli tak, to którędy? Bo to przypomina trochę to południe Limgrave, tak szczerze mówiąc. I wiem, że tam się dało jako tako. Nie wiem, czy tutaj też jest to możliwe. Great Grave Glowwood. Czy ja umrę? Widzicie, musiałem umrzeć, żeby Shane pobił bossa. Potwierdzone info. Chcę ma jeden z powrotem. Mogę dosłownie wziąć runy i stąd uciekać, ale dajcie mi moje runy. Okej, okay, nieważne. Myślałem, że tutaj da się normalnie wjechać. O, well. Przynajmniej rozwiązuje to mój problem. Na szczęście to nie było tak, że straciłem jakąś dużą, prawda? O, lore. Prawda, jest tam lore. Jest tam dług. Są tam masywne ilości fabuły. Bo pamiętaj, że musisz się nachlać najpierw. Tu się nie da przejechać chyba. Nie wygląda przynajmniej, żeby tu był gdzieś cały grunt, żeby się dało. Więc zgadywałbym, że jeżeli już, to trzeba jakąś jaskinią przejść. Tak jak w tym. Tak jak w... Limgrave. Au, 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 au. A propos. Ja do Bossona idę. A może one są wytrzymałe i wybuchają. One nie wybuchają, czy wybuchają? Myślałem, że wybuchają takich te skałki. Przy Everjailach. Dobra, tu się wyjeżdża po kolejnego Great Grave'a. Ale nie jestem chyba tu, gdzie chciałem. Nie. To z powrotem. I przejeżdżamy w drugą stronę. Krendy. Kraby to nigdy nie są przyjaciele. A krewety to już kurwa w ogóle. Krewetami to można sami już tyle zrobić. I absolutnie nic więcej. No dobrze, chyba jestem tam, gdzie chciałem być.
ten krawik nie sprawia, że wygląda to jakby był tam, gdzie chce być, ale... Zmowany olej w kranach. Ciekawe co to. Będę musiał zerknąć, jak będę miał chwilę. Czy to jest consumable, czy to jest... Reusable. A, coś takiego. Fajne w miarę. Zwłaszcza jak na to, że to... Ten odkryć się nie zużywa. Mauzoleum. Z czym się tu będziemy bić? Stan set go! Okej, okay, już przestaję. Lida nie nakłada, co dziwne w sumie. Jak na to, że to Kesselda. Oj. O Jezu! To zdaje dużo więcej niż myślałem. Ona mnie dojuje profesjonalnie. Daj mi zmienić broń, Krepys. Dziękuję. Bałem się, że wychodzę lepiej na jumping atakach niż ona. Nie zdążę. Ach, do tyłu. Ej, manewres. Łatwo. Że mnie, że wręcz prościutko. A nie, dziewiątek jakbym chciał ten. Jakbym chciał sobie... ulepszyć potencjalnie ten miecz, tam tamtą katanę. A to jest Krypsa. Kryskaluje tylko z Rexa. A. I pozwala wykonać ataki tak długo jak ten. Tak długo jak mam staminę. To są całkiem fajna rzecz. Jednocześnie wymaga Dexa, którego nie ma specjalnie dużo, więc chyba nie jest to dla mnie. Uroki gania magiem, że jednak inteligencja jest wymagana w dużych ilościach. O, dużo inta wymaga, jak koniec końców go nie używa. Najgorsze jest to, że nie mogę nic absolutnie na to odpowiedzieć. No to pytanie, gdzie dalej, I guess? Gdzie ja mogę dalej iść? Znaczy domyślam się, że jest przynajmniej jedno miejsce, w którym mógłbym teraz iść i zastanawiam się poważnie, czy to nie będzie rzeczywiście opcja do rozważenia.
Ale na razie jestem na etapie zastanawiania się. Zastanawiam się, jak się schodziło tutaj, do tej części mapy. Albo raczej, którędy tam się schodziło, bo chciałem sobie mapę odkryć jako tako. Ale mam dziwne wrażenie, że mi to zbyt szybko nie grozi. To z zamku się szło? Czy z jakiegoś innego miejsca? To już nie pamiętam. O, dopiero co przychodzi mi, nie pamięta. Dobra, Shadowkeep. Prędzej czy później trzeba je zrobić. Już jestem na kawusie. Aż tej kawusi. Ale czy to Mesmer Time? Na razie. Pamiętaj, tak, na razie to jest Shadow Keep Time, a gdzie pójdziemy z Shadow Keep, to jeszcze nie wiem. Tyle ci mogę na razie powiedzieć. Shadow Keep otwiera mi przejście do paru różnych lokacji. Więc tam, gdzie trafię, najpierw tam pójdziemy, I guess. Au. Dodało mi dużo więcej niż myślałem. Jestem magiem. Nie zawaham się korzystać z tej możliwości. Bycia magiem. Ten dalej nic nie było, right? Nie, była przepaść. Eldenik mnie jakoś bardzo skrzywił na punkcie patrzenia pod te pod windy. Mam wrażenie, że było dużo jakichś takich właśnie dziwnych lokacji, gdzie trzeba było zejść do Specimen Storehouse. No dobrze. To jest dość sporawa lokacja, z tego co pamiętam. Właśnie. Mogłem sobie ulepszyć na plus 11. Lunarki. Dawno już nie używałem lunarka w sumie. Na pewno przynajmniej po części, dlatego że ich nie mam. Idę bić simpa. Którego simpa? Toliera? Fioliera, przepraszam. Ale nie, na początku to każdy simpuje do Mikaeli, więc... Au, mnie już trafiło. Au, zły dol. Au, au. Już nie umieć. Czy było warto? Pewnie nie. Mieszkam w centralnej linii, tam mam pół godziny piechotą. To nie jest aż takie dziwne, Lidle na ogół nie są aż tak gęsto rozsiane jak biedronki. Więc u nas w Olsztynie na przykład kojarzę, że bardzo długo było tak, że Lidle były gdzieś tam właśnie na tych brzegach bardziej miasta, aniżeli gdzieś z przodu. Wall of Sparks, to nie wygląda jak Sparki. Chciałem to spadać, możliwe, że nie. Au. Co to za kurwa gówno? To jest dosłowne gówno na ziemi.
ciężko jechać, no. Tam IKP odejmuje dość szybko. Podrukowanie tak. Doskonale. No o żabkach to się w ogóle nie mówi, bo żab to zawsze strasznie gęsto poskładane. Ja u siebie mam tak, że mogę widzieć dwie żabki z jednego punktu. Trzech chyba mi się jeszcze nie zdarzyło, ale nie jest jakoś specjalnie daleko. Mamy jedno takie miejsce u mnie na osiedlu nawet, że ten... Że... Jak jest się z jednej strony budynku, to jest żabka i z drugiej strony tego samego budynku też jest żabka. To jest tak kurwa absurdalne. Czy mi się wydaje? Nie, to po mały zbanoch. Ja jeżeli chodzi o kawę, to nie jestem za bardzo wybredny, więc... Mi to tak naprawdę rybka. O, bo ty pijesz tą niedzową kawę, o! O, to nie ironicznie. Au. Czy to coś było? Było. Miał ho. Ale bym sobie zjadł taki mięcho ze swojej nasz, co? Nigdy bym czegoś nie zrobił. Idę z to obrażenia. Zawsze wydaje mi się, że one zdają mniej niż zadają. Jeden pafahet. To prawda. Resident Evil's Dungeon. Trochę. Nie, żebym był jakiś ekspertem od rezydentów, ale... Znaczy, jak rozumiem, to była legitna metoda, żeby tu zejść. Ja po prostu stwierdziłem, że pierdolę spadam. No dobrze. Tak też się da, I guess. Ach, tym razem nie obywałem na szczęście. One wydają zaskakująco dużo run, jak tak patrzę. Pomyślałbym, że to będzie jakieś, nie wiem, 1000, znaczy 1000, góra 10 tysięcy. 1000 dają te małe zbanuchy tutaj. Więc jak nagle widzę takie... Ile one dają? 15? To jest jak lekkie zdziwienie. Czy ja wychodzę tam, gdzie myślę, że wychodzę? Ale się, że nie wychodzę tam, gdzie myślę, gdzie wychodzę. Że wychodzę. Ja nie mogę być tam, gdzie myślę, że jestem. I mean... Nie dziwimy się, gdybyśmy jeszcze dużo przed sobą. Zbany. W sensie miejsc, w których możesz być bez wchodzenia do Shadowkeep. Z drugiej strony też mam wrażenie, że jakaś połowa tego DLC-ka jest schowana za Shadowkeep, więc nie jestem pewien w tym momencie. Czy to coś jest swoją drogą, bo tak wygląda jakby bejciło gacza, ale nie, to nic nie ma. Tak, kolci sprawdzać te boczne ścieżki, a jednocześnie wiem, że to się źle skończy. A może, czy oni już to na mnie plują ogniem? Yep. Goddammit.
Why is there always tears? Ow. Ow. Okej, przeloruję, fajnie. Ja dobry, nie, nie, dobrego Talismanu. I powodem za pierwszym, nice. Ja nie wiem, miałem z nim problemy, jeżeli chodzi o wyczucie tego. Tego jego graba pseudo. Ludzie na Steamie mi świetnie. Au, au, au. On ma graba. No ta, tak jak na ciebie szarżuje. O tym mówię. Ja mogę po prostu się tu schować? Nie do końca. Nie bywa niejako grabem. No ja właśnie dałem się na to złapać. Gdzie parę możesz ująć w cudzysłów jako parę na się. Kurwa, nie da szybko? Au, au, au. Byłbym słony, gdyby tam nie trafiło. Zanim bym się wyleczył. Line of fire. Didn't expect snake. So to speak, six snake. Better six six snake. Tędy się chyba wychodziło do najładniejszej lokacji w grze. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale jak to przecież nie wychodzisz do Serving Coast? Jak wiem. Czy ja mam na tyle dużo wam, żeby... Nie. Zastanawiałem się, czy starczy mi na poziom, ale ewidentnie nie. Powiem tak, starożytne ruiny też są naprawdę ładne. Takie bardzo naturalnie ładne. Bo tak to powiedziałbym, że są miejsca, które są nienaturalnie ładne, jak właśnie w Severing Coast, gdzie jest w tamtym miejscu coś takiego bardziej baśniowo pięknego. Ktoś nie przychodzi po Mesmerze, a czy widzisz, żebym pokonał Mesmera na dzisiejszym streamie? No właśnie. Powiem tak, DLC jest bardzo, ale to bardzo otwarty, jeżeli o to chodzi o to, gdzie się po kim idzie. Więc... Co, ja tu przede nie bijąc Mesmera? Wydaje mi się, że każde wyjście z Shadow Keep jest otwarte przed pobiciem Mesmera. Nie. Dla mnie Mesmer był ostatnim bossem przed ostatnim dungeonem, którego ten... którego pobiłem. O Boże. Ja chcę jeszcze raz. Zobacz, co tam jest na górze. Fajnie jechać. Kurwa. Panie i panowie, mistrz platformówek. Tak właśnie gra mistrz platformówek w gry platformowe. Co robię? Skakałem sobie. Czego nie rozumiesz? Jeżeli oczekujesz jakiejś konkretniejszej odpowiedzi, to obawiam się, że nie tym razem. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że ja wcale nie musiałbym jeszcze iść do tego, do Shadowkeep. Kurwa, Shadowkeep zaczyna mi brzmieć jak Shadowki. Mnie to checks out trochę.
Gdańsk Shadowkeep, kurwa. Tu się chciałem dostać. Jebiesz mnie teraz. To nie jest wysokość na śmierć od upadku. No dobrze. Ale z twojej strony to było debil. Ruiny Rauch to zdecydowanie miejsce, gdzie najczęściej zabijają mnie killplayny, których się nie spodziewam. Bo pamiętam, że próbowałem w paru miejscach spać sobie na dół i też byłem pewien, że jestem wystarczająco nisko. A tu taki chuj. Załatwicie kwestię partycji przez to, że spierdolę szedy. Nie chcę schodzić, instaluję wszystko. Ale możesz zawsze instalować rzeczy na innym dysku. To nie jest tak, że to jest jakoś sztywno ustalone, że o, programy muszą być na C, bo będą źle chodzić. Partycja to jest tak naprawdę bardziej jakiś tam sposób organizacji dla twojej wygody, aniżeli coś, co jest sztywno ustalone, bym powiedział. Na tego wcześniej, co jest zapchany w cholerę. No to, jak już mówiłem, instaluj na D. Instaluj na D, D. Czytamy, który dysk masz. Czemu ta lokacja jest taka ładna? Lokacja nie ma być taka ładna. Dobra, bo też im. Jak się to udało? Ty po prostu podświadomie sobie powiedziałeś, ja to pierdolę, nie jadę na siłkę. Muszę... oh no. Tylko nie to. Tylko nie Hades. Jak ty, biedaku, to przeżyjesz, że będziesz grał Hadesa? Po prostu tragedia, co? O, są belek dziewiątka, akurat do tego. Akurat do tego Onzi miecza. Znaczy... Wciąż mam ten problem, że on wymaga 24 dex. Więc musiałbym się naprawdę mocno uprzeć, że chcę z niego korzystać. Au. Ale dostanę z banem. Lubię. Kurwa, nie tylko z banem ewidentnie. No co jest the following screen? Możesz nie jechać na siłkę. Ja no, już się za długo opierdałem. To się tak bardzo prosi. Jeżeli opierdasz się tak długo, to jeden dzień więcej nie zrobi różnicy. Pozdrawiam wujek, dobra rada. Oh no. Tylko nie rybactwa. Hello. Zastanawiam się, czy można powiedzieć, że ta Gatesordy to jest bezpośredni upgrade do miecza balansu i zabawy, ale nie powiedziałbym, że tak. Powiedziałbym, że to jest bardziej coś innego mimo wszystko.
przez to, jak zauważalnie różne są eponenty. Bo taki czysty moveset do bicia się, one mają zdecydowanie lepsze, ale weaponarty są lepsze w różnych sytuacjach, zależnie od dani. Na przykład mieczem balansu i zabawy dużo wygodniej mi się piece bije. Ale to też głównie dlatego, że one dużo bardziej się opiera na stagerach aniżeli na czystych obrażeniach. A laserki z miecza balansu i zabawy dużo szybciej stagger zbijają. Nie, jak grałem w Astrowieś, to chyba w ogóle nie grałem z poradnikami. Jakoś bardzo. Czasami, jeżeli stwierdziłem, że nie chce mi się powtarzać 3-godzinnego segmentu, bo jakiś losowy bullshit do roboty, to odpalałem sobie słabości. Zresztą pamiętaj, że ja za pierwszy raz grałem na Switchu, który nie ma raczejków, więc tym bardziej miałem wyjebane. Plus SMT-ki to gry, które potrzebują paru przejść po endingi i tak. Więc dlaczego, jeżeli przy pierwszym coś pominął, to przy drugim byłoby łatwiej tego nie pominąć. Jeżeli jest jakiś aczyk za otworzenie wszystkich skrzynek, to nie zdziwię się, jeżeli któreś będą misoblami, bo niektóre lokacje są tylko jednorazowo. Tak przynajmniej się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tak poza tym to nie wydaje mi się, żeby tam było za bardzo co być misablu. Tak, gdyby zalecenia. Jakie zalecenia? No, ja też podejrzewam, że jeżeli bym chciał robić po jakieś aczyki czy coś, to moje pierwsze przejście jest na hardzie, a kolejne by były na tych. Na jakiś easy czy coś, żeby po prostu szybko to zrobić. Polskiego Towarzystwa. Ma to sens. No i będę normal. No ja nie wiem, jakoś lubię, kiedy moje gry są trudne. W sumie to zabawne, bo to ty masz kupiony DLC kit i będzie się jeszcze łatwiej wyrównać się poziom trudności przez mitamy. Ja tych DLC-ków nie mam. I dlatego nie dziwię się, jeżeli w pewnym momencie stwierdzę, że pierdolenie aby setki. Zależy, co tam jest setki potrzebne, a ponieważ szczerze nie patrzyłem. Nie wiem, przeszedłem Nocturne, dlaczego na hardzie. Czy wiesz, kto jako pierwszy swoje SMT przychodził Nocturne na ślepo na hardzie? Pewnie, że wiesz. Także co ja ci mogę powiedzieć? Da się, da się. Czy jest jakoś trudno? Jeżeli podchodzisz do tego z nastawieniem, że będziesz myja, to nie. Chciałbym Grace'a jakiegoś. Mówisz, masz, I guess. A nie, weź to tylko krzyż. Pozostawiam tutaj resztkę mojego ciała. O! A, tu jest Grace, okej. Okay. Brakuje... Czy brakuje mi? Nie, nie brakuje mi. Zobaczę w sumie, czy mogę jakiś cięższy panther założyć. Mogę. Ale tego już raczej nie, no.
też całkiem fajnie wygląda ten jak się dostaje na początku DLC-ka. Zwłaszcza, że on w sumie daje dość sporo poezji. Dobra, mamy tu kolegę Crucible Knighta i nie omieszkam go pobić. Zwłaszcza, że to Crucible Knight, którego nie można parować. Moja największa słabość. Że wszędzie tutaj zostawia. A czasem zostawia rzeczy, których nie powinien. Ej. Ja pierdolę. To był top tier mem. Sebastian, witam, witam. W dobrym momencie. Zależy, co uznajemy za dobry moment, tak jest. Za daleko jestem. Nie zdążę, co? Hop. 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 Au. Au. Daj mi odbierz przez. Akurat jak była wydrzewka, weź. No pojebie mnie. To jest paskudny atak do unikania. Można umierać, proszę nie umierać. Nie lubię, kiedy widzowie mi umierają. Umierać mogę tylko ja. To w grze na Steamie, a nie IRL. To miało zasięg. Au. Czy ja zdążę wyknąć flachę? Dążę. Ja chcę go dobić. Dziękuję. On mnie zabije? Widziałem swego tego, jak ktoś przeportował Aldricha do Leninga i odrobinę mu numerki pozmieniał. Ku zaskoczeniu absolutnie kurwa nikogo wygrywał z 90% bossów. Tak, wdajczyło mi go, biorąc pod uwagę, że ten, że nawet dostaliśmy itemki z niego. Znaczy, mam wrażenie, że przy tym przenoszeniu, o którym właśnie przed chwilą powiedziałem, coś poszło bardzo mocno nie tak. Bo jego strzałki zdawały jakieś idiotyczne obrażenia. Przez idiotyczne mam na myśli, że zwykłe strzałki, nie te... W sensie, że nie tego, tego już długofazowego Aldricha, tylko te zwykłe zadawały 500 obrażenia. Czy ja mogę się ruszać? Nie, no come on. Pięciocyfrowe na pewno, nie. Nie wmówisz mi, że te pierwsze strzałki niebieskiego, czy tam fioletowego Aldricha, nie czerwonego, biły pięciocyfrowe obrażenia. Wiem, że lubimy tutaj wyolbrzymiać, ale... Nie do przesady.
Skipa, skipa. Robi się dmuchami? Skipa, skipa. Panie Krystofie, czym ty kurwa... Nie dadzą im przeczytać. Ja tylko chciałem przeczytać. Zastanowić się, co to jest i przeczytać. Ale widzę, że nie ma takich dobrych rzeczy. This is why we can't have nice things. Okej, czy mi jesteś tutaj, manie? To był fine, crucible. Improves backsteps. O. Tego bym nie pomyślał, że zrobią. Akurat backstepy to jest ostatnia rzecz, której bym pomyślał, że będą je jakoś wzmacniać talizmanami. Dobra, trzeba przespinować to trochę. Swoją drogą, mam nadzieję, że nie myśleliście sobie, że znajdziemy tutaj jakąkolwiek mapę, co? Mapa tej lokacji jest w zupełnie innym miejscu i to jest najgorsze. A mi to jest coś, co się trochę powtarza w DLC-ku, tak zauważyłem, że mapa lokacji wyżej jest w lokacji niżej, albo mapa po prostu pokrywa szersze obszary niż się wydaje. Nie ma opancerzonych, no prawda? Naprawdę? Dobra, fight me. Excuse me? Chyba złapałem się dosłownie na początek jego animacji Greba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Flashbacki do spierdalania przed tym. Przed olbrzymem w Mountain Topsach. Chodź się bić. Tym razem się nie dam. Ile potrzebuję? Trzech chyba? Bardzo daleko stałem, więc to pewnie będzie 4 w sumie. Hop. Nie wcisnąłem dwójki. Chyba drugi. O-o. No, udało mi się. To coś nowego. O, bach. Spróbujmy jeszcze raz, może się uda. No, nie tym razem. Nie lubię tego. Boże, Boże, co robisz?
Masz się uspokoić, bez? Co obieca? Ja. Au. Wydaje mi się, że od tego ataku musimy też odpowiednio daleko stać, bo czasem mi się zdarzało, że jak na to się robiłem double jumpa, to od tego bywa i tak. Jak byłem za blisko. Dobra, z której strony masz tu gówno? Z tej czy z drugiej? Z drugiej. Dzięki Bogu, że on dość długo leży. $86 000, fajne sferki, lubię takie. Co ja tak się zastanawiam, czy jakby ten, czy jakby rzucać w niego na przykład z pelami, to czy ta górna część by jakoś dużo obrażeń dostawała? Czy to konkretnie muszą być riposte? Ach. Może być nieproste, tak myślałem. Ale jakaś część mnie naiwnie wierzyła. A za daleko? Za daleko. Nie lubię, jak on się tak bokiem ustawia. Ach. O, udało się. Nice. A, to jest drugi stagger. Grab. Nope. Co ty robisz? On tego może w mili umrzeć? Nie podoba mi się to. Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że on tego użył bezpośrednio w zasięgu. O ja pierdolę! Myślałem, że go zatageruję tym! Chuju. Nie lubię się z niej bić, tak szczerze mówiąc, bo to po prostu trwa długo i to łatwe jest o jakąś taką jedną głupią pomyłkę, tak jak tutaj. Tak właśnie zrobiłem? Okej, okay, żyję. Że mają go na dwa hity, a potem mi gra. Nice. To jest błąd. Yep. To jest samolot, witam. No i w tej walce się liczysz z tym, że przeciwnik macie na graba efektywnie. Tam o odrobinę... Znaczy on zadaje odrobinę mniej niż twoje pełne HP. Więc trzeba się z tym liczyć, generalnie. A drugi stagger. Co robisz, bo nie chcę być gabnięty? Kopniesz. Grabissimo. To będzie chyba... To jeszcze nie jest. Nie wiem, czy ten ostatni wymaga jakoś więcej ten, więcej hitów na sagę, czy... Jaki diabeł. Swoją drogą przysięgam, jak widzę taki typ, jak... Znaczy takiej liczby jak 86 tysięcy. To coś we mnie w środeczku trochę umiera. Wyobraźcie sobie bić go bez ripostowania.
Ach. Pierwszy stager. Aha. Teraz chyba powinien być drugi stager. Albo nie, bo byłem z daleka. Okej, okay, drugi stager. Najlepsze jest to, że na tego graba nawet nie pomagają jakieś te... jakieś flaszki z bąbelkiem czy coś, bo... to jest po prostu ileś tam małych hitów. Zresztą mam wrażenie, że większość graba... O kurwa, on stąpa parę razy. Mam wrażenie, że obecnie większość grabów to jest po prostu ileś małych hitów, a nie, że jeden duży. Na kogo jest nisza? A nie wiem w sumie. Mam wrażenie, że na każdego w tej chwili. Poza tam jakimiś rzeczami, tu nie wiemy, pediatra czy coś. Dobra, gdzie są moje dusze? Bo i tak bym je przygarnął mimo wszystko. Powiedziałem tutaj! Dziękuję. Za wodospadem już widzę, że nic nie ma. Tu jest Grace za to. Nie, to tak mnie boli, że ja tu mapy nie mam. Ja zawsze się poruszam korzystając z mapy, więc jak widzę tego typu rzeczy, to coś we mnie w siódeczku odrobinę umiera. Bo efektywnie nie mam tej mapy. To jest takie, ej, daj mapę. To jest tej mapę. Najgorsze jest to, że ja chyba mógłbym mieć w tym momencie mapę, tylko nie pamiętam, jak się szło do tej miejscówki, gdzie ona jest. Żadny rogu będzie przyjaciel, zostaną ci najlepsi do końca jej do wykonania USG inwazyjni. O. I mean, powiem szczerze, ja się nie znam na tym aż na tyle, żeby móc powiedzieć na kogo jest zapotrzebowanie. Jakkolwiek bym nie chciał pomóc w takiej sytuacji. O, scat, czyli fragment, nice. O, i tutaj jest banda skurwysynów przy okazji. Tutaj jest banda, którą intensywnie omijam, bo nienawidzę przeciwników w nieskończony pojazd. Okej, okay, pamiętacie, jak mówiłem, że ich omijam? Okej. Okay. Wszedłem tu po spiritasze co najwyraźniej. To było bardzo ni chuja. Au. Au. Jesus. Jesus. Okej, okay, rozumiem, nie mogę ich zostawiać. Bo zastanawiałem się, czy mogę ich po prostu ten przebiec, ale ewidentnie. Ewidentnie nie mogę. Swoją drogą. Jest ich trochę więcej w tym DLC-ku i nie wszystkich ten. Nie wszystkich można zabijać, jeżeli chcecie robić questy. Taki fun fact. X fucking kills me. A Boże, ja mam ten sam miecz. A więc zły. To nie jest tak, że ten się nie nadaje do zabijania rzeczy, ale za bardzo się przyczynię do relanowych. O Boże, to on naprawdę umarł na hitę od tego? Ja myślałem, że to mnie tylko zrzuciło z konia, a nie, że mnie aż za...
Czyli raz. Pokrótnie mnie teraz z tym. Ci przeciwnicy z okrągłymi ostrzami. Ci przeciwnicy z okrągłymi ostrzami są tak niewymiernie trudni względem nagrody, którą się dla nich dostaje, że raczej po prostu mam ochotę ich olewać takich właśnie z ogniwem. Tak samo ci tutaj. No oni z kolei mają nieskończone pojazd, co też mnie wpływa. Dobra. Przyjaciele, najdrożsi. Porozmawiajmy. Dermatologa, ja się zastanawiam, czy ja nie będę miał konieczności zawitania, ale mam wrażenie, że mówię to ostatnio o co drugim lekarzu, więc ech, ech. Wstaw tutaj memy o tym, że haha, stary dziadek Shinji, haha. Więcej suszka dla Teny. Czy ja dosłownie... Nie, to nie jest samo miejsce chyba. Czy to jest to samo miejsce? To nie jest to samo miejsce. Jak wybrać, jakim lekarzem chcesz zostać, na co chcesz ludziom patrzeć? Wiesz jak to właśnie Speed Spring. Ja tutaj chciałem zejść. Pożałuję tego pewnie. Chyba nie. Uiii, okurwa. O Boże, okurwa. Cyklu nie jestem pewien, czy chciałem tutaj akurat skakiwać. Ale coś to jest. Książka. Większego dzbanucha. Chciałbym ludziom patrzeć na tomografię. Słuchaj, to cię powstrzymuje. Dosłownie nic. Ograniczenie miejsc na spektrum wystarczy, że będzie wystarczająco dobre w wynikach, o Boże. Żeby to nie stanowiło problemu. Tak, wszyscy wiemy, wszyscy tutaj w ciebie wierzymy. Jedyne co powstrzymuje się przed realizowaniem swoich marzeń to te same. Dziękuję, bo ja się nie... A, to spoko, znam uczuć. Byłam dokładnie tak samo. Umrę. XD. Obawiam się, że on wstaje szybciej ode mnie. A mnie zaraz jeszcze szkoda ten na ujebie. Ona pada mnie ujebie, a ja nie mam przedmiotów na skadę to ta. God bless. Aczkolwiek gdybym nie był w po to walku, to byłoby niefajnie. Byłoby lekko niefajnie, to na pewno. Miał. Wszystko będzie daj Sojo. 100% potwierdzone info.
nie ma za co polecamy się na przyszłość. Chociaż ja zazwyczaj jestem tą osobą, która mówi ludziom dokładnie to, czego nie chcą słyszeć, więc dzisiaj mam wrażenie, że jest jakiś wyjątek od reguły. Bo ja to zazwyczaj właśnie będę na zasadzie, że jeżeli ktoś mówi, że mu źle, to mówię mu dlaczego jest źle, a nie mówię, że będzie dobrze. Ja wróciłem się właśnie na początek, prawda? O, lipka. Sebastian, polecasz na grilla? Która część ciebie jest jadalna, że tak się polecasz? Przestań się zastanawiałem, czy mnie tutaj z drugiej strony jakaś chmara nie spotka. Bezpodstawne mówienie, że na pewno będzie dobrze. No i czasami ludzie po prostu chcą tego usłyszeć i ja sobie z tego zdaję sprawę. Już to nie jest tak, że oczekują jakiejś rzeczywistej rady, tylko po prostu, że wszystko będzie dobrze. Jestem w stanie to zrozumieć, nawet jeżeli sam się z tym jakoś bardzo nie zgadzam. Anyway, najtrudniejszy z bossów właśnie mnie czeka. Życzę mi szczęścia. Czy ja będę w stanie zmanować tego bossa? Zobaczmy. A jest się to połączenie Malenii i Quailag. Przy czym maleni tylko przez to, że Scarlet, więc to się nie przejmować. Ja tak śmieszkuję, że najtrudniejsza, zaraz się okaże, że to po prostu ona jest jakoś bardzo intensywnie kontrowana przez te UGS-y i ta walka pójdzie mi dużo gorzej. Ten weapon na tej sodomile za wolny, mam wrażenie. Jak na to, jak ona mobilna jest. Jak widać na załączonym. Au. Co ty robisz poza tym, że Scarlet tutujesz? Scarlet od Nebula. Żarty żartami, ale ty mnie tutaj zadajesz śmieszne wrażenie. Nie podoba mi się to absolutnie. Zawsze zapominam, że ona ma hitboxy na swoim ciele. Wiem, że to dziwnie brzmi trochę, ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że ona nie powinna mnie trafiać tym, że ona się tak wije. O, i ten. I to mnie łapie z zaskoczenia. Czy istnieje świat, w którym ja ją mogę zmemować? Raczej nie. Mam paskudny timing na tym.
Au, au. Stos mi się nie użył. Złoży się stoską. Jestem martwy, tak. Ha! Ale okej, idzie mi dużo gorzej niż na pierwszym przejściu. Czy to jest moment, w którym zastanawiam się nad skałkami? To może być moment, w którym zastanawiam się nad skałkami. Zobaczę, ile jej skałki robią. Tak dla porównania czystego. I przede wszystkim, czy w ogóle one mogą ją sensownie trafić? Wydaje mi się, że zadają więcej. Inna sprawa, że nie wiem, jak się z nią bije na dystans. Bo ja zawsze stałem dosłownie pod nią, żeby ją unikać. A nie, mamy. Czas naprawić. A, skałki też nie wychodzą tak dobrze, jak bym chciał. Głównie dlatego, że jej model się bardzo mocno wije. Jeżeli nie to i nie to, to jakie są jeszcze moje opcje? When in doubt. Zobaczmy, jak to zadziała. Szybki frost. Oda, czy ja mogę double hitować? Mi się wydaje. Nie no, miałem wrażenie, że let's double hitowałem dosłownie. A też jest opcja. Bestie damy, bo Scarlet Dot. To jest Nebula. Dużo motylków, odkryć trzeba spierdać. Tutaj baba się zmienia w Goskin Nobla.
pytał. Powinien się wyleczyć. Może się zapytać, dlaczego się nie lokuje. Nie wiem, jakoś to jest jedna z tych walk, w której dużo wygodniej mi się walczy bez lokowania. To jest tutaj. Nie da mi położyć się w susa. W sensie mam wrażenie, że jeżeli się lokujemy, to kamera za bardzo lata za nią, a ona się bije trochę tak jak lew. Ten, który był naszym pierwszym bossem. I że przez to wydaje mi się, że wygodniej jest posługać się zablokowaną na tę walkę konkretnie. Tylko musiałbym ją obiec. To jest... No! Jezu! Zdecydujące. Fajne jest to, że pomimo tego, że ona tam wlatuje w górę, to jest efekt dźwiękowy, kiedy ona będzie spadać. Dobra, teraz pewnie faza będzie, więc odbiegnę się wyleczyć. Cześć, Toga! Au. Jeszcze zdążyłem wezwać. Czemu mi ataków nie wykonuje? Imbi for L2 mi się na padzie już za mocno zużywa. Od jump ataków. O jezu, to jest paskudny moment. Ach, jestem bezpieczny. Jedna rzecz, za którą bardzo szanuję walkę z Aminą, to jak niskie są jej obrażenia ogólnie. Także możemy sobie przyjąć nawet parę swoich ciosów i się nam nic nie stanie. Wydaje mi się, że ta walka bardziej zakładała chyba, że ten, że będziemy dostawali skalę Tota. I że z tego powinny być obrażenia w tej walce tak naprawdę. Ale jednocześnie ten skeletot jakoś zauważalnie wolno się wbija. Jakby nie będę narzekał na to, bo jest to frustrujący efekt testowy. Ale po prostu jest to odrobinę dziwne. Zwłaszcza jak na standardy tego DLC-ka. Za szybko? Chyba tak. Au, o. Za szybko. Jep. Ja zaraz pożałuję tego, co powiedziałem w skalę w trocie. Jak już mówiłem,
A Boże, bo ja już flaszek nie mam. Rozmawiamy o tym. A Boże, i ja nawet tego. Nie mam też wyekspowanych tych lasek. Jakbym chciał ją dobić magią. No nic, trzeba będzie zejść to legitnie. O, bo jak wszyscy wiemy, bicie się magią to nie legitne bicie. Czy jakoś tak? Nice. Kim jest Chicken Debut Elizabeth? Nie kojarzę? Nie jestem pewien, czy powinienem kojarzyć. Powiedzcie mi proszę, potrzebuję 520 plus minus, nie starczy mi raczej. 520? Tak, nawet więcej trochę. Ale dobra, wracam do normalnego stawu. Gdzie jest? A może by spróbować tej katany? Jeśli co, pójdę ją ulepszę na plus 10 i zastanowię się, co z tym zrobić. W sensie mówię o tej, którą dostaliśmy z bossa w Shadowing Coast. I przy okazji zaraz pokażę, co się robi z tej. Z Romina. Mogę powiedzieć, że nie jestem idiotą. Nie jestem idiotą. Nie, nie jestem idiotą. A, gdzie były katany? Gdzie były katany? Gdzie były katany? Gdzie były katany? Tu jest Starline Sword. Więcej miałem sombrerów niż 9, tak naprawdę. Tylko teraz tak, żeby to nosić, musiałbym nosić amulet od Dexa. Akurat amulet od Dexa to jedyny, którego nie mam, by the way. Więc musiałbym sobie rozdać inaczej punkty, żeby nosić tę katanę, bo ona wymaga 23 dexa. I potrzebowałbym wtedy 3 dexa z moim obecnym setupem. Mógłbym pewnie z Endurance wydać parę punktów tu i by nie było problemu. Dobra, gdzie jest Romina? Center of the Bard. Możemy mieć halabardę, która skaluje z Arcane i z Dexa i nakłada Scarlet Sword. I jeżeli dobrze rozumiem, to mamy ten weapon art, który ona robiła, że tak po prostu nasyca fioletem swoją halabardę i tym tnie. To chyba jest to. A do tym Butterflies to chyba inkantacja, która działa jak Nebula? Tak przynajmniej bym to rozumiał. Nie patrzyłem, powiem szczerze, jak to wygląda, więc nie jestem pewien, nie mam pewności co do tego. Podekalcie, żeby spróbować te 3 dexa, sobie wbić i pobiegać z tą. Nasz najgorsze jest to, że ja wiem, że potrzebowałbym nie 3, a 7, bo wolałbym nie chodzić z tym hełmem w pełnej możliwości. Czy ja chcę? To brzmi jak coś, co jest kuszącą propozycją. Zwłaszcza, że mówię, no to nie jest tak, że ja potrzebuję aż ten Endurance mimo wszystko.
Na, jak ten. Jak zgarnę jakiś poziom, to będę teraz do Dexa i najwyżej w ten sposób przerobię. Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz? Zastanawiam się, którędy tutaj się szło. Bo wiem, że jakoś się szło w ten rejon na górze. I chciałbym się tam dostać w miarę możliwości. Chyba, że po prostu wracamy do Shadowkeep. Wracamy na razie do Shadowkeep. Tylko wrócę też do mojego normalnego stawu. Że tu wkładamy miecze relany, tutaj tę silniejszą laskę. Luzata i tutaj meteorite. No i dobra, można biegać. Teraz tak, ja sobie tutaj chyba skrótów żadnych nie odblokowywałem. Przynajmniej przypomniałem sobie, że sobie skrót odblokował. Tutaj już widzę, że jest jakiś potencjalnie. Hello. It's been some time. After unburdening my soul to you, I had hoped to make a fresh start. But there was one thought I could not dislodge from my mind. So, here I am, quite unable to move on. After Lord Moak's slaying at his dynastic battle, Nie ma z tym nic wspólnego. Też mogliby chcieć zajść ze szczątkami Moga. Ja nie wiem. Mog był przeklęty, kto by się chciał z takimi rzeczami bawić. Dobra, czyli chyba musimy wracać tam, gdzie ostatnio byliśmy. Bo tutaj nie widzę, żeby na razie było jakiekolwiek przejście. Zaraz się okaże, że tak jak będziemy przychodzić, to też nie będzie żadnego przejścia dalej. Nie, no chyba aż tak źle nie jest. Right. Bo tak patrzę sobie na te, na możliwe kierunki, ale to chyba jest dobry kierunek, right? Chyba, że mi się już kompletnie miesza, ale wydaje mi się, że nie. Czy ja mam jakiś lepszy talizman? Na papierze Perdek jest lepszy, jeżeli bije mnie rzeczy różnych typach, chyba, że ja tutaj chyba Flame Deck będzie lepszy. Bo głównie od ognia tej dostaję. Beware of left. Tej. Ty pójdź po lewej.
No secret passage. O, wyjątkowo nie skłamali. Takie dziwne uczucie, kiedy wiadomości od gacza mówią prawdę. Tam set ahead. Niezaprzeczalnie. Au. Kiedy ja się nauczę, że nie mogę tyle ataków wciskać. Still no hidden path, to prawda. Tutaj jest hidden path, ale tą hidden path już przerabiałem, więc to jest ok. Nawet weapon arta nie mogę zrobić, żeby nie obezwać. God damn it. Monk. Próbuję tutaj przebiec tędy, bo chcę się upewnić, czy na pewno ja stąd gdziekolwiek mogę przejść dalej. Czy tylko wrócę do tamtego gejsta, na którym byliśmy ostatnio. Ten, co do ruin prowadzi. Bo to wygląda, jakby stąd się tylko do ruin szło. Stąd się chyba Patryk do ruin idzie. A. Tak, nie stąd, to którędy? Którędy się nawigowało po Shadow Keep? Przekaz sobie zerknę, czy może ten? Czy może Ansbach ma jakieś nowe dialogi, jak już tu jestem? O nie. Przyjemnie dzisiaj pisał o czymś podobnym. Tylko ja na szczęście mogłem ten... mogłem wyjść stąd. Utkwiłem i zacząłem się odrobinę kręcić. No bo tak, tu jest Ansbach, to pamiętam. I on cały czas ma te same dialogi. A to gdzie jeszcze można tu było przejść? Nie, Bifa tutaj na górze się jakoś skakiwało po tych skałkach. Nawet bym się nie dziwił. No mnie gra oszczędziła akurat w tym przypadku i bardzo się z tego powodu cieszę. A, bo tak, tu nie wskoczymy. Nie. To wygląda, jakby gdzieś tutaj się dało wskoczyć. Tutaj gdzie? A jednocześnie tak się boję skakać, po tym to przeklona spotkało. Beware of left. To chyba nie ten left. A stąd przychodziliśmy. Au. Nie dadzą mi skoczyć, chuje. Find ahead. That's what I think, where is ahead. Doskonale. Chyba, że to nie jest z tego.
Chyba, że to nie ze Storage'a się szło, tylko z jakiegoś innego ogniska. Jezus, zapomniałem już, jak się nawiguje po tej lokacji. Możliwe, że też dlatego tak późno do Mespera trafiłem. Bo po prostu tutaj na górę się wchodzi. To by miało zbyt dużo logicznego sensu. Przestańcie mówić do mnie logiką i sensem. Tak samo ja chciałbym, żeby przystali do mnie do tej kilometra rzeczami. A propos. To fajne, bardzo dziękuję Bogu, że gram magiem w takich sytuacjach, że mogę sobie pozwolić na to, żeby zdjąć się swojego przeciwnika z kilometra dalej, a nie się martwić, żeby przestał mnie rzucać. Jeden buff, the fat zajdzies. Czemu ty masz te tych? Naprawdę? Słyszałem, że coś się otworzyło tak jakby. No nie wiem, czy to tu. Five fingers. Chciałem, że rzeczywiście coś się otworzyło. Tutaj nic nie widzę. To nie jest to, co chciałem otwierać. Bąk. Au, au. Czwajnaj się sobą. Upierdliwie się nimi momentami. Co mój kolega miał na myśli, mówiąc upierdliwie silni, nie mam silnego wpływa pojęcia. There is the message and then say that. Mam dziwne wrażenie, że realizowanie wiadomości tej absolutnie nic nie zmieni. Ale mogę się mylić. Najwięcej dziwy bym się gdyby dawało. A was chemię, kolega. Lubisz skałki? A, tam z tyłu jest kolega, który mnie rzucał. To wiele wyjaśnia. Witam. Albo raczej żegnam w tej sytuacji. Czy to kolejne? Klasyka. Coś ahead, lie ahead. Gdyby za każdą fałszywą wiadomość w grach Fromsoftu dawali złotówkę, nie musiałbym pracować. Cześć Luna, witam z powrotem. Na głupą koleżankę, brzmi znajomo. To
Ja zazwyczaj nie żalę się na koleżanki, tylko na coś innego. Też zazwyczaj na coś głupiego, ale niekoniecznie ja ten na koleżanki. Jestem jednym wielkim kłębkiem nerwów. Brzmi trochę jak sesja, nie będę kłamał. Albo ogólnie okresy egzaminacyjne. I najgorsze w takich sytuacjach zawsze jest to, że nie dość, że stresujesz się egzaminami, to jeszcze każda byle pierdoła sprawia, że jesteś jeszcze bardziej zestresowana. Cztery zdane, jeszcze tylko dwa. W ogóle nie, za moich czasów sesja nie trwała tak długo. Faktycznie, Jordan Shield, interesujące. Tak naprawdę u nas sesja kończyła się jeszcze gdzieś wczesno. Przynajmniej jeżeli chodzi o pierwsze terminy. Mamy. Czasami się czuję, jakby obecnie studia wyglądały inaczej niż za moich czasów. I nie podoba mi się bardzo, że mogę mówić za moich czasów. Ale no. Trzeba handlować z tym, co się ma. Pierwsza termina by... What the fuck? Czy to legalne? Kiedy byłem w swoim wieku? No ja powiem szczerze, że jeszcze trochę i mam wrażenie, że niektórzy widzowie będą mogli być dosłownie tak na papierze moimi dziećmi, jeżeli chodzi o wiek. Au. Jak już mówiłem, nie jestem tego wielkim fanem. Ja się też chętnie sprawdzę coś. Nie chciałem tego używać. Myślałem, że zmieniłem rękę. Mieliśmy 6 egzaminów letnich, zaczęliśmy od marca co miesiąc. To też ciekawa opcja. Nie pomyślałbym o czymś takim, żeby od marca zaczynać. Czyli jest. O tyle dobrze, że jest to jakieś tam rozłożone, ale to wciąż można powiedzieć, że masz po prostu stres rozłożony. No, mój dziadku, czyli... Trochę tak. Kto powiedział, że to mem, znasz co? Gdzie są alimenty? Ja nie muszę paść alimentów. Ja chodzę sobie po dupskach, nie muszę paść alimentów. Patrzcie, jakie wielkie dupsko. Na górze coś jest. Nie, ja też nie chciałem sprawdzać. Ja to po prostu chcę przejść. I się nie wyjebać. Ja stoję bardzo niebezpiecznie. Alimenty, nie alignmenty, come on. Come on. Porzucam tu moją rękę. Kurwa, nigdy nie pamiętam, która to jest Sinistra, która to jest Dexa. Prawa. To ja mówiłem, że teraz 3 punkty w Dexa. No dobra, będą 3 punkty w Dexa. Znaczy, ja jestem w stanie zrozumieć, że takie rozwiązanie daje ci więcej czasu na naukę na tej egzaminie, tak? Więc jest o tyle, powiedzmy, fajne, niefajne, jak wolisz, tak? Ja nie miałem skrat i fragmentów badania. Ale jednocześnie też rozumiem, że to jest tak, że co chwilę masz jakiś taki stres, że o, jeden egzamin, o, drugi egzamin, o, trzeci egzamin, o, egzamin. I że to też jednak nie jest fajne, nic fajnego. Stąd wchodziłem, więc tutaj nie. Major headset, speak up, be stealth. Jaki? A, okej.
Jezu, już myślałem, że tam w powietrzu coś jest. A, ten mak, okej. Bąk. A myślisz, że tylko ty jesteś kurwa magiem? Spoko, jeżeli chcesz się z siebie wyrzucić, to dla mnie żaden problem. Bo wiem, że to potrafi działać kojąco i czyszcząco na umysł, więc jak dla mnie to żaden problem. Ta szydła, ta siory. Bleb. Kiedy potrzebujesz w jakiś sposób rozładować emocje, bleb. I teraz brakuje, żeby z tyłu jakiś skurwysyn mnie zaszedł i spróbował zrzucić przepaść. To jest dokładnie to, czego bym się spodziewał. Czy to coś jest? Secret Light Scroll. Czy to był przemiot kluczowy? Tak. Lord będzie zwiastował powrót Boga, a dusza Lorda potrzebuje ciała. To brzmi bardzo spokojnie i nie niepokojąco. Teraz inne kłamstwa, które będę sobie wymawiał. Rąka piątka. Nie zgadnę tej po bokach, coś będzie, prawda? Nie, to po boku się wchodzi. Bardziej tutaj. Beware, surprise attack. A! Z góry coś na mnie spada. Dzięki Bogu, że widać cienie. Czy jeszcze coś na mnie spadnie? Chyba nie. Remberków Mesmera się przyda, biorąc pod uwagę, że potrzebujemy na te duże firepoty. Potencjalnie. Dobra, co my tu mamy? Co już myślałem, że go jeszcze nie dobiję. Byłoby mi bardzo smutno. Teraz mi fingów. Że będzie mi dane ich użyć jeszcze. Te miecze, które mam, są naprawdę fajne i trochę szkoda, by mi się było z nich tam z niej stać. Skąd tego cienia tu przed Mesmerem. Istnieje niezła szansa, że ja dzisiaj pójdę w zupełnie inną stronę niż do Mesmera. Nie zdawajmy dane, chyba żeby choć nikogo nie oszczędzać. To nie brzmi za dobrze. Ja dobra, chyba muszę go pobić normalnie. Poluję tego? Nie. Łatwo. Kojarzę mnie, Fire Knightów był jakoś bardzo lubiany, ale nie miałem okazji go zobaczyć w akcji. Ta ścieżka, aha. Jeżeli jest jakaś dźwigienka, to może jest ta ścieżka. A to nie wygląda, jakby tu były dźwigienki. Co my tu mamy? Czy będzie dzisiaj Mesmer na streamie? A widzisz, gdzie jestem? Jest gorąco.
Wiesz co, ostatnio przy takich temperaturach to weź nie witaj ludzi gorąco, może co? Widzę, że jesteś miejsce. Ja nic nie wiem. Clever head. Ah, that's pretty clever. I'm so sorry. Dzisiaj jest okej, to prawda. U mnie ten moment pokazywał jakieś 15 stopni. I lało. Czyli jest po prostu idealnie. Not. Znaczy, bez deszczu byłoby naprawdę fajnie, ale z deszczem już trochę mniej. No ja jestem zdania, że do 20 jest tak bardzo fajnie, powyżej 20 zaczyna się psać wszystko. Cześć, Feja. Mam dziwne wrażenie, że ostatnio pominąłem tego Grace'a. Cześć, Feja. Się zastanawiam, skoro mam tego Grace'a tutaj, to chyba mogę skoczyć do Ansbacha z tym zwojem i zobaczyć, czy on mi coś na jego temat powie. Zwłaszcza, że to, co on mówił, zdaje się w miarę powiązane z tym, z zawartością zwoju. Zobaczmy, Ansbach, przyjacielu. Au. Au. Więcej milicji jebanej. Przeciętny Polak przed 1989. Eldenkowane. Cześć, Ansbach. Ha. Tam mu zwój. Lord Mikael, jestem teraz jako tak się ciekawie odkrywa. I know, right? Zwłaszcza jeżeli się gada z NPC-ami. Chcę powiedzieć o decyzji Frejdzie. Please don't play. Perhaps I shouldn't meddle in her affairs, but this is the only way I can help. I
Chcę, żebyś wiedział, Sevik, że ja przy pierwszym przejściu dosłownie nie widziałem tego Grace'a, który tu jest. I nie wiedziałem, gdzie ta Freya siedzi. Mamy w tym liściku napisane. Jest tak złożone, żeby wściekłe oczy nie mogły go przeczytać, rozumiem. Yes. Walczył złotego lwa. Sevik teraz to właśnie też widziałem. I boję się zapytać, co on tam jeszcze robi. A, no dobrze z tego dowie. To interesujące. Anyway. Gdzie ja teraz powinienem iść? Najchętniej bym się nie użyła scenicku z synami. Jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. A mnie nie zauważył, jak tak będę przychodził, prawda? 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 Seaside. Nie jestem przekonany, czy Seaside są aż takie proste. Do tuskałowania. O! 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 Czy na pewno idę tak, jak powinienem iść? Nie, to chyba tu powinien skoczyć. O! 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 Jezu, ale jasno. O! Dobra, to jest fajne. This is fine. Tutaj jumping. Okej, już skaczę. Aż dziwne, że nie widziałem za bardzo tych. Za bardzo jakichś bloodstainów przy tym. Ja powiem szczerze, chyba bym się nie odważył po złoty skawę lecieć. Co tutaj jest? Berek na smera. I co, tylko tyle? To wygląda jakby tak bardzo coś tak było. To się ładnie ukrywało. Ale chyba jednocześnie nic nie. Nigdy nie lubię hotel. Jak to mawiał klasyk. Jak mi przykro. Nie mogę się skupić na tych zaleceniach. Speedrun zaleceń. Oj, nie speedrunowałbym takich rzeczy. Flame speed i homik. Dunk ahead. Przed tobą, gówna. Skacz
swój fragment. Fajnie, rzeczywiście pasuje. Czy ja mam wystarczająco dużo? Edwona. A się okaże, że nie i pożałuję każdej swojej decyzji jednej. Luna aktywowane neurony, doskonale. Bardzo mi się podoba soundtrack. Właśnie mi też się podoba ten nowy soundtrack. Ale śmiesznie było, jakbym znalazł przez... Ile ja potrzebuję? Jeszcze trochę, 5000. Ja będę miał dosłownie 0. Znaczy miałbym 0, gdybym jakąś 200 wyknął. A tak to będę miał 200. Czy to będzie ten czas? Trochę tak. Ale była okazja, żeby mieć ładną liczbę. God damn it. Ten heavy load mnie zabija. Ale bym sobie skipnął kasenkę. Tak naprawdę to nie. Kawałek sobie pobiegałem po tej lokacji, która jest bezpośrednio po... W sensie jestem już w Ueno. I to sobie tam pobiegałem, znalazłem Saturna... Zrobiłem jakiegoś jednego tego. Zrobiłem jakiegoś jednego, jaką miał... Abscesa? To będzie, bo nie podoba mi się to, co mówisz. I know, right? Masz wytrzymaną grę. Czy chcecie mi powiedzieć, że przez te 3 godziny nie było słychać gry? Ledwo słychać. Okej, okay, ledwo. To nie jest aż tak źle. Koniec malowania. Znaczy nie wiem. Generalnie nikt mi się jakoś bardzo nie skarżył, że jest bardzo cicho, więc nie zmieniałem nic za bardzo. Dajcie mi jeszcze chwilę pomymować. A wy przebierz do siebie.
Weź przybliż do siebie mikrofon. No i to jest o tyle zabawne, że ja w OBS-ie mam ustawione na ten, na setkę. I z tego co widzę, mikrofon też jest ustawiony na setkę. Grę mam ciszej, to na pewno, ale... Aż nie, ja nawet teraz nie mam gry ciszej. Grę mam też na setkę tak naprawdę. Dobra, spróbuję jeszcze raz promować. Jeżeli teraz promowanie wyjdzie tak samo, to idę normalnie się bić. A coś czuję, że chyba wyjdzie. No, nie idzie imparowanie go zdecydowanie. Olala. Ten odgłos, jak on ma te mocne ataki włócznie, jest taki świetny, Jezu. Dobra, nie mogę go parować. Wracam do normalnej walki. Też odnośnie dźwięku, ja generalnie u siebie dość mocno ściszam, bo tak to miałbym u siebie grę za głośno po prostu i bym miał uszy się dały. Dobra, weźmy się ogarnijmy. Dobry timing, wiem. Ach. Myślę o tym, że to on cię będzie egzaminował, jak stasz, to ci nadzieję na excuse me. Czekajcie. Idę po swoją boskie broń. Gdzie to jest? Nie to, bo na to nie ma statów. Czy ja medaluję? Okej. Mogę medalować. Right. Zawsze się łapię na tym, jak długi jest ten atak. Flaszcik. Aj, zwydol. Czułem, że to jest zwydol. Dąża? Powinienem. Au. Paskudnie doluje jego ataki. Poczułem się po redakcji. Excuse me? A, okej.
Jeżeli. I mean, ja już tam byłem, więc personal redacted jako ten, jako cenzura, żeby nie pamiętać o tym, że ci przeciwnicy istnieją, I guess. To jest dobra opcja. Right. Próbowałem zrobić timing taki jak na midze się robi. Umrę od pomyka, ale to było kurwa przykre. I ten timing mi tutaj jest zdecydowanie nieprzyjazny, bo jest za wolny. Dobra. Nie wszystko się da jumpa taka właśnie niestety. O mój Boże, ja go dosłownie przeskoczyłem. To tak głupio wygląda jak ten. Jak umieram od samego graba. Ja ostatnio coraz częściej odreagowuję przez bycie. A co? A czy można odreagowywać poprzez niebycie? Affectionate czułe? Oczywiście. Tego się nie skacze, to się roluje, debilu. Sengana. No właśnie, ja się wcześniej śmiałem, że z oczodołu Mesmera wychodzi Orochimaru. Kiedy sobie kurwa z Meskimowy. O no. Not my umfi. Noża? Nice. Myślałem, że może Blitz jeszcze wejdzie. O, a propos. Mwah! To już za timing na Blida. Nice. Oh mother. Oh mother. Oh mother. Obrzydliwy falet. I'll take this eyeball
And eat it. Nie tym razem. To jest ten go, witam, witam. Ach, ja się proszę. Z tymi hapekami. Kiedy lodowa akuratny serwerowy TK na 8 w tym poprzednim dostaje się bana. Nie chcę dostawać bana z serwera. Wiesz co? To był szybki stagger. Oby takich więcej. Jesus! To była szybka faza. Au. Au. Daj mi się wyleczyć, pec. Dziękuję. Jedo, to jest tak opóźnione. Prawie jak ja. O kurwa. Ups. Jedzik. Au. Ach. Nie zdążę. Tak. Tak. Tak, tak, tak. Najgorsze jest to, że miałem... Pamiętam, że miałem z tym bossem taki typowy Dark Souls moment. Że w moim pierwszym podejściu do drugiej fazy jakoś kompletnie na refleks unikałem jego tych wszystkich węży. Błąd. Myślałem, że teraz go wybiję z ataku. A well. Urwa. Weź mnie zabij. Chyba nie zabije mnie. Bo jest pizdą.
Teraz mnie zabił. Nie ma psychy, żeby mnie zabić. No right. Muszę zobaczyć, ile ja mam statów. Zostanę w tej chwili. Mam 22, to ma... Kurwa, brakuje mi jeden siły. Brakuje mi jeden siły. Pojebie mnie. Pojebie mnie, guys. Brakuje mi jeden siły. Dosłownie jeden siły mi brakuje. Jedno zapasowo na wszelki wypadek, jakby coś mi odbiło. To jest ten opóźniony rajd, rajd. Ach. O Boże. Fuck! Moja ulubiona śmieć w każdej grze Soulsów. Pełne estusy. Sześciuteńkie, pełniutkie. Dobra. Znaczy, to było fajne podejście, o tyle, że szło mi w miarę agresywnie. To jak na mnie nie jest oczywiste. O Boże. Yep. Boże. To podejście jest paskudne, więc nawet nie chciałem się leczyć. Muszę jakoś inaczej zaczynać tę walkę, bo kończę w takim miejscu, że nie mogę tego jumping ataku zrobić. O, na przykład tak. A, w ktoś ci wszedł? Pomyślelibyście, że się o to proszę i mielibyście absolutnie rację. Yep. Zawsze się łapi na tych atakach, bo one są tak paskudnie opóźnione. Że dopiero w połowie rola sobie przypominam, że to się roluje jakieś pół sekundy później. A, kiedy dodatkowo nie raz mi stagger nie wszedł. A wydawało się, że dość regularnie go bije. A. Igda, a co po? Au. A?
Spojrzałem właśnie, nie ładował się. Come on! Nie włożyłem w ty... Gratuluję. Jezu, myślałem, że go do fazy zdejmę i się na fazach uleczę. Jak na siebie gram zbyt agresywnie, mam wrażenie. Dobra. Hello. Moje, ja się wolę leczyć na tych, na przejściach między fazami. Bo to akurat jest dość długie okienko wtedy. A, right. On potem bucha. Nie zdąża? Nope. Bach. Placha. Ach. Prościg przed, nice. Au. Ach. Au. Nie można go atakować potem. Możesz się tego na... O Boże, popełniłem błąd. Jeszcze widoczność nie zmemuje też szyję. Bach, plachę, najlepiej trzy. Ach. O! Za późny. Znaczy nie jestem pewien, czy ja w ogóle mogę w tamtą stronę go dolować. O Boże, on mnie trafił. Nice! Members of the Impaler are Smesmes Kinding. I 400 tysięcy. Dajcie mi wrócić do tego. Wrócić do... Around the table. I mean, nie uważam, żeby Mesmer był jakimś bardzo trudnym bossem, szczerze mówiąc. Jakby coś, to on daje włócznikę, eskaluje z Faith i Stexa. I podobno jest zajebista, ale nie mamy na tle Dexa. Plus inkantacja, która wymaga zdecydowanie za dużo Faith. Jak na moje standardy? Nie ma więcej czekania na Mesmera. O, i teraz Luna już nie będzie przychodzić na streamy, bo nie ma Mesmera. Chcę zobaczyć ten mieczek. Ta inkantacja ponownie. A co nie bije w tym DLC-ku chorych obrażeń? Jakiś jeszcze więcej niż cokolwiek innego na te straty?
Nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc. Ta katana jest całkiem szybka. I tu leży wiadomość od Ledy. Mam jedno ważne pytanie. Takie wręcz zajebiście ważne pytanie, chciałoby się rzec. Którędy się kurwa szło do tego? Na najwspanialszego bossa w tej grze. Kojarzę jakoś po tych, po prętach się schodziło, ale muszę sobie przypomnieć teraz. I mam wrażenie, że zjebałem je na questline, bo nie przywołałem nikogo na Mesmera, ale już chuj z tym. Tędy się jakoś chodziło chyba. Okej, to przy okazji sobie zobaczę, jak to działa. Ej, fajen. Całkiem fajen. Znaczy, skończyć to bardzo mocne stwierdzenie. Mogę pójść do ostatniej lokacji, z tym się zgodzę. Skończyć nie chuja. Odekrędy się szło do tego. Odekrędy się szło do najwspanialszego bossa w historii gamingu. Bo chcę go sobie zrobić dzisiaj z głowy, żeby go już mieć. Żeby nie musieć się z nim używać na następny raz. Tędy? Nie tędy? To jest cały duży dungeon. Powiedziano, że rozmiarowo to jest taka farma z łapus. Jeżeli chodzi o liczbę bossów, to niekoniecznie, ale ten. Ale jeżeli chodzi o rozmiary, to jest niemała lokacja. Boże. Jak to możliwe, że udało mi się za pierwszym razem dojść do tego fujka przypadkiem, a teraz nie znajdę drogi? Wytłumaczcie mi to, proszę. Bo generalnie muszę się na te. Kręty, belki, chuj wie co, dostać na górze. Tyle pamiętam. I muszę sobie przynajmniej, jak się robiło. Czyli mój standardowy problem. No Boże, ale ta broń jest dziwnie szybka. Cześć, Zielona. Ajo. Na pewno i tu dźwignią. Czy ja będę musiał sobie googlować, jak się szło do najlepszego bossa w historii gamingu? Nie, bo widzę, że nie tędy. To nas. Ale. No teraz tak, z tego się nie wchodzi nigdzie. Chyba, że tu jest jakaś drabina, o której zapomniałem. Ale nie ma tu żadnej drabiny, o której zapomniałem, ani tu się nie da wejść. Więc jedyne moje przejście może być tędy. No tak, idę tędy, tylko że ja tędy to przechodziłem do tego, do Mesmerusi. Save jumping, oj tak, tak. Ale bym sobie pojumpował stąd. Jestem takim królem skoczków po prostu. Jak sobie o tym myślę. Albo sobie posunęło jumpkinga i się powkurwiła na tę wspaniałogę. Oj, tak, tak. Że co? Że jestem maskistą? I could never. Visions of Dung. Wygląda trochę jakby tutaj coś się odblokowywało. Bo nie pamiętam skąd. Dobrze mi się tu siedzi. In before hop on voice.
siłkę o tej godzinie. Nie uważam tego za nic nienormalnego, dziwnego. Nie no, czekajcie, bo mnie pojebie. Brakuje mi jednego tego. Brakuje mi jednego Grace'a tutaj. Chyba, że to naprawdę się szło z tej drugiej strony, że z tej, ale nie, wydawało mi się, że ja przez Shadowkeep przeszedłem, a nie dookoła. I teraz już tam nie wiem. Niepokoi mnie to. Bardzo mnie to niepokoi. Best of jumping. Oj, tak, tak. Skoczków królem, królem być. Wiedziałem. Wiedziałem! To się musiało tak skończyć. Jebać moje dusze. To gorsze, one są chyba na górze jakoś. Nie mogę być pewny, ale chyba nie mogę tutaj dawać się z nim na hity. Zwłaszcza jak na to, że ten bleed jednak dość wolno wchodzi. Jules. Jules. O, nawet widzę, gdzie są moje runy doskonale. Nie, ja teraz mógłbym się, że tam się dało jakoś wejść bez przechodzenia. Wiecie? I to jest jej też doskonale. Pierwszą bo wiesz. Pojedziemy. Zaraz z tymi spotkami. Bajo! Nie jestem przekonany do tej katany trochę. I am not going to lie. Mam wrażenie, że lepiej mi się biegało z tymi, z mieczewkami de Lanny. Jeszcze, gdzie są moje runy? Oddajcie mi moje runy.
Względnie oddajcie mi drogę, jak się tam idzie. Jedna zwojga wystarczy. No i tak na serio, co? Z tym healem? Dlaczego tacy jesteście? Dlaczego wy leczycie? Proszę nie leczyć. Dobra, to jeszcze raz. Jak się tu idzie, żeby się nie pogubić? Bo to jest ten siódme piętro, tak, to kojarzę akurat. I gdzie ja zgubiłem w takim razie ten swoje dusze niby? Nie wiem, jestem absolutnie zdumiony, jak bardzo można się gubić w lokacji, która dopiero co się przechodziła. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe, ale jednocześnie jest to coś, co udało mi się osiągnąć. I przeraża mnie to. Jeszcze zastanawiałem się, co masz na myśli przez papę i uwa, ale zorientowałem się, że chodzi, że papajowa godzina. Nie, bo to się nie szło z innego. Jak to się mogło iść? Dylematy, dylematy. Nie no, ewidentnie musiałem sen z innej strony iść i już zdążyłem o tym zapomnieć. Shit. to chyba dzisiaj nie zrobimy Gajusza, bo tam jest kawałek za dużo do zwiedzania. Mogę tylko sobie ten, mogę tylko sobie jakiś taki zalążek zrobić odnośnie tego, jak ten, jak się tam szło. Żeby nie zapomnieć, bo to bodaj z tych ruin się szło. O, Dain tu jest. Ciekawe, czy wciąż się do nas nie odzywa. Cześć, Dain. Jak się nie odzywa, to ja nikogo nie będę zmuszał.
Nie musi się do nas odzywać. Ejtiomek. Dej, Ejtiomek. Runę. I tu trzeba zejść. Dobra, tyle pamiętam przynajmniej. Coś w środku? To chyba jest sam, co było ze mną. Jak patrzę, jak to wygląda, to moje pierwsze skojarzenie to te katakumby, to się do niej to idzie. O Boże, tylko nie wy. Tylko nie wy. Mam flashbacki. Proszę, tylko nie Yori. Tylko nie Yori. Możemy teraz ich cosplayować, ale ja nie chcę, bo będę miał flashbacki, jak tylko będę to robił. Flashbacki do skóry wysyńskie. O Jezu, już szybałem. Już za wysoko spadłem. Cienisty słonecznik, tu nic nie ma. I to bodaj wychodzimy w następnym takim punkcie, z którego można zwiedzać. Gdzie moje upgrade do drabinek, kiedy są potrzebne? Daj upgradę do drabinek. O, dobra. Rozkabony. I tak mówię, tej sobie na dzisiaj skończymy. Wstępnie co do reszty tygodnia jest plan taki, że ten, że... Pięknie teraz nowe wygląda, że jutro normalnie Battle Network będzie, w czwartek zobaczę, czy Seikowi się wcenie w termin i ten, i w sobotę, jeżeli nie skończymy w czwartek, to wątpię, to w sobotę normalnie Elden Ring. A na dziś to było tyle, dzięki za przybycie, trzymajcie się, po, cześć!